Ja mówię Filipowi, no ale co mam tego Brazylijczyka, wiesz, gdzieś poznaczać, nie? To będzie beka, glamra, bo mnie napisze Rap News i tak dalej. Że... Gadam z trenerem z Panchera i mówię, że no trenerze, ciśniemy na Wembley i tak dalej, co, jaka taktyka? A on mówi, a jaka taktyka, co ty się nauczysz boksować w 3 tygodnie? Czyli oni już jakoś tam cię śledzą. Tak, tak, oni już mnie nie lubią, więc jest spoko, nie? No. Nie czuję presji walki, czuję presję, że wiesz, dużo osób, wiesz, napisało to Team Filipek, żebym chociaż coś tam wyskrzesał w tym ringu, ale z drugiej strony widziałem te walki Brazylijczyka, on się dobrze rusza, ale nie jest jakiś specjalny. Za muzykę miesięcznie, czasem jest to kilkanaście, czasem jest to nawet kilkadziesiąt, a czasem jest to bliżej dziewiątki. Spytałeś mnie, to ty nie uważasz swojego związku osobą, powiedziałeś, znasz fajne związki, tak znaczy, jakbyś nie, ty no, nie chodziło. Znał. I to jest tak, jo, dokładnie, wersy nadal płyną. Filipek zagra z Brazylijczykiem, tak jak Canarinhos. Dzień dobry Państwu, dzisiaj moim gościem jest ktoś, kto w sumie odniósł największy sukces w polskich freak fightach, a jeszcze nie zawalczył, samym zakontraktowaniem pewnej walki. A oprócz tego coś tam rapuje. Z nami jest Filipek. Siemaneczko, siemaneczko wszystkim. Cześć Filipek. No wiesz, zaprosiłem cię, no bo dla mnie to jest, ja w ogóle uważam, że to za mało przychodzi tak bez echa. Mówi się o tym, ale dla mnie to jest tak szczerze, ja jestem tak jakby dumny z tego, że wiesz, że Polak i że ty i że będziesz tam, no bo to się mega stało, co się stało, nie? Jutro lecę do Brazylii, nie? To w ogóle na takim... W sumie dzisiaj. No w sumie dzisiaj, no, na takim... no tak, tak, bo Brazylia tak. Jest ta strefa czasowa. Ale nie, bo będzie wrogiem. Aha, no okej. Okay. No i zapraszam, to wiesz, taki freak totalny, nie? No. Tego Windersona do São Paulo, jutro z Paryża, z Warszawy do Paryża, jeszcze o 8 rano mam trening we Wrocławiu i od razu potem jadę i do tego São Paulo, tam mam dzień taki rest, wiesz, i po prostu pochodzenie po São Paulo, a potem mam tą konfę i wypalam stamtąd. A to jedziesz tam na ile lecisz? Na 2 dni. Na 2 dni? Znaczy, no 2 dni w samolocie i 2 dni, wiesz, tam na miejsce, tak. Bo chodzi o to, tak mi się wydaje, że ci Brazylijczycy muszą poszuć do mnie antypatię, przez to, że... Muszą spolaryzować. Muszą cię w ogóle poznać, ja myślę, że oni cię chcą pokazać, ja wiem, bo oglądałem twój program w kanale, że jakby myślisz, że będziesz jako negatywnie przestawiony i być może tak, ale ja uważam, że wiesz, oni w ogóle muszą zobaczyć coś, no bo tam taki gigant zasięgowy i wiesz, nagle tak. Z kim on walczy, każdy będzie musiał wywołać chęć oglądania tej walki, tak? Czyli tak. Cię jako małpkę, ej, to on. Tak, zastanawiam się, czy ja umiem, wiesz, tak wejść w takie, wiesz, jak władca piekieł. Że będę rzucał krzesłami, czy bardziej będę pompę cisnął i punchował tych Brazylijczyków, tylko że... Wiesz, ja bym zrobił dwójkę. Znaczy nie, że kopę. Tylko. No można to i to, ale też boję się, bo ci Brazylijczycy nie gadają po angielsku i no, nie rozumieją. W ogóle. Ten Winderson Nunes rozumie po angielsku, ale nie gada po angielsku i generalnie to jest takie... A ja też nie jestem jakimś filologiem angielskim, w sensie umiem się dogadać, nie? I tak dalej, wyrazić swoje rzeczy. No będzie to chyba najbardziej pojemne. Wiesz, w moim życiu wydarzenie. Ale wiesz co, ty wiedziałeś wcześniej, czekaj, może lećmy od początku, bo w ogóle samo to wydarzenie, że jesteś zakontraktowany, ja wiem, że już o tym mówiłeś, może ci się nie chce, ale ja tak jakoś oglądam te wywiady, czy gdzieś tam, wiesz, no czy czytam to, to ja dalej nie wiem, jak to się stało. Wiem, że twój menadżer, Filip Bodkowski, to zrobił, ale jak dalej, jak, że ktoś wypadł, że... No... Już mówię, to jest prosta piłka tak naprawdę, chociaż długo muszę to odpowiedzieć. Oni chcieli Martę Likiewicz, która jest... Ale z nim? Nie, do turnieju kobiet. Okej, okay, ale dobra, ale to jeszcze wcześniej w takim razie, bo ja zróbmy to inaczej, bo tak jakby nie powtarzajmy tego, co jest wszędzie, okay. Bo ja od tego jakby zaczynacie. Wziął Martę, ale czego oni chcieli Martę? Oni sami bo Marta jakby zobaczyli... Bo Marta jest popularną osobą. Jest, tak jest tam, wydaje. Nawet tam ją jakby tak, znają. Tak, tym... Oni ją sami wygrzebali, zgłosili się do Filipa, że, tak. Żeby ją wzięli do turnieju. Oni... W ogóle czy to jest pierwszy turniej? Nie wiem, w sumie może ja jestem też. Ignorantem, ale ja też chyba coś było podobnego, ale nie na taką skalę. Okay. Chyba były jakieś takie walki jak gala, ale okay. Nie, że turniej. Dobra. Tak mi się wydaje. Oni chcieli Martę, a Marta się nie dogadała z nimi, w sensie Filip, bo teraz walczy z tym, z Brodnicką. Nie? Mm-hmm. I jak już Filip tam został, to się okazało, że wypadł gościu z turnieju. I co jest najlepsze, to tego Mystery Fightera ogarnął ten Brazylijczyk. W sensie, wiesz, że bo tam było losowanie. Mogłem trafić na jakiegoś, wiesz... który ma 400 tysięcy lajków, to nie byłoby tak spektakularne, jeszcze mógłbym bardziej w p***dol dostać, a jakby ten Brazylijczyk wylosował tego tajemniczego gościa. No i Filip mówił, że wiesz, a może wiesz, jest szansa, bo to w sumie twoja waga, Fame MMA jest popularne, wiesz, w UK, dużo emigrantów ogląda tak. Fame MMA, ludzie... Teraz nawet było Fame MMA, to dało się oglądaną klapą, ale tak, jednak było. Ale tak. My name is Imogen Tarnley, I am here with my co-presenter Martin Stapleton, we are here for Fame MMA UK. Plus ludzie, którzy ogarniają pay-per-view, też pracują przy tym, wiesz, no jest jakiś jeden gość, który jest tym mega specem. No i k***a, ja mówię Filipowi, no ale co mam tego Brazylijczyka, wiesz, gdzieś poznaczać, nie, to będzie beka, glamra, bo mnie napisze Rap News i tak dalej, że a, Filipek, coś tam, robi z siebie idiotę.
ale mówię, możesz prowadzić jakieś takie typowe negocjacje pod stołem. I to jest najlepsze, bo Brazylijczyk ma tam 70 milionów na jednym jakimś kawałku, czy na jakimś stand-upie i tak dalej, a Filip im chyba pokazał Dementora, który ma 40, nie? I mówił, słuchajcie... Bo on też coś śpiewa, rapuje, czy coś, bo mówisz kawałku. On znaczy bardziej, on jest takim jakimś stand-uperem, takim komikiem. Błaznem trochę, Polem Loganem, nie, z Brazylii. O, dobra, no. ale o tym, co mówisz, o tym, co ma tyle wyświetleń, to jest jakiś kawałek jakiś nagrany. Tak, albo jakiś stand-up chyba. No, okay, wydaje mi się, okay, że taka największa liczba u niego to 70 albo 80, bo już nie pamiętam dokładnie. No i wiesz, jak pokazujesz 200 tysięcy na Instagramie do 60 milionów, no to kupa w ch... Ale jak pokazujesz, wiesz, 40 milionów, kurwa, do 70, to już można narrację prowadzić, że wiesz, no muzyk, tak, jak gra koncerty, tak. To jest jego label, Quality, nie? Tak, chociaż tak, nie mój, ale wiesz, jakby, jak oni to zweryfikują? No i wiesz, i on nagle mówił, że to idzie, bo oni ciągle mu nie mogą zgarnąć rywala. I nagle, jak byłem w Porto, bo sobie poleciałem na wakacje, to ostatniego dnia... Let's talk about money. Tak, let's talk about the money. I ja mówię, nie, no kurwa, lecimy, nie? I tak dalej. Popierdolone, wiesz, zacząłem mówić, kurwa, ja nie umiem dobrze tak gadać po angielsku, jakbym chciał, nie? Wiesz, zacząłem, wiesz, nagrywać filmiki, kurwa, wiesz, wyglądałem jak taki idiota, taki drewniany. Ja jest, jak się pospinam za bardzo, to jestem mega drewniany. I wiesz, no ale potem z każdym dniem było coraz lepiej. No i teraz po prostu troluję tych Brazylijczyków, wiesz. Aha, oni, widziałem, wie, zaczynam pisać im tam, tłumacz Google wklepuje, wiesz, a oni się tam prują tam mega, tak? Nie? No tak, chłopie tam, ja już dostałem, że będę... Ale ty jak, ale gdzieś pod postami tego King... Chłopie, tam jest jakaś organizacja południu, Ameryki Południowej, Combat, i to jest tak jak KSW chyba. Aha, i okay, oni robią takie, wiesz, też posty na Instagramie i tam było, że Filip naobrażał coś tam Brazylijczyków i tak dalej, wiesz, i tam z 12 tysięcy lajków, wiesz. Ale dobra, gdzie ty im to piszesz, no bo że napisali o tobie to jest raz, ale gdzie, po tym postem, czy gdzie? Pod swoim postem na Instagramie, pod swoimi relacjami, wiesz, relacje... Piszesz po portugalsku, bo po brazylijsku też portugalski. Tłumaczę sobie polski na portugalski, wiesz, i zapierdam. Czyli oni już jakoś tam cię śledzą. Tak, tak, oni już mnie nie lubią, więc jest spoko, nie? No. XXI wiek, patrzcie, już no, mnie nie lubią, jest spoko. No, bo wiesz, fajne czasy. Co ja mam do stracenia, no, tak, wiesz? W Polsce to wiadomo, mi jest smutno, jak na przykład jakiś gościu przyjdzie do mnie... Wodzianka? Powie... Wodzianka. Przepraszam, wodzianka. Can I take another one? już zaczynaj, po portugalsku powinieneś, tak, w ogóle. Ja, to, ja muszę Google włączyć, ale wiesz, ja sobie powiedziałem, no ja mam tam chodzić i mówić, aj, coś tam, kocham tego mojego oponenta, nie, no, super, że mi dał szansę, jestem z Europy Wschodniej, jakby kupię tak, sobie, wiesz, spłacę tak, leasing za Audi, tak, nie? Tak, wybuduję dalej, kuchnię w końcu, tak, nie będę w ognisku. Nie, jakby zalepię dziury w tak, ścianach, tak, super, nie? Nie, no wiesz, tam, ja mam tam dużo tekstów przygotowanych, nie wiem, na przykład, nie wiem, czy to powiedzieć, że mam, że chcę cię z***ć w klatce jak Robinio w kiblu nastolatkę. O, mocne, będzie to pikać. Ale tak, tak, ja bym to, ja bym się to. Wiesz, i tylko... No, tylko oni są też p***ani, wiesz, no tak, jak no, on jest u nich Bogiem. Stary, tak, dokładnie, ja sobie potem myślę, że wiesz, jak ja jutro, wiesz, przyjadę na te fawele, w sensie nie fawele, ale słyszałem, że São Paulo to w ogóle jest dużo hardkorowym bardziej miastem niż Rio de Janeiro, tak, mhm, słyszałem, bo... Stolica, tak? São Paulo jest stolicą. Tak, czy, tak, tak, tak. Ja nie, Brazylia. Nie, Brazylia. Brazylia, tak, tak. No, no to Jezu, dwa takie miasta. W każdym razie jest tam coś takiego, że, bo w Rio ponoć są fawele turystyczne, nie? Wszystko jest skomercjalizowane tak mocno, a tam nie ma, tak, wiesz, jakby jest dużo bardziej tak i tam znam jakieś historie, że kogoś tam chcieli okraść i tak dalej, wiesz, że nie szanują życia ludzkiego, że wiesz, że mało lat wyjmie nóż, to jeszcze na koniec, jak młode wszystko, to dzisiaj machnie. Dziwnie. Ale ty będziesz chodził tam sam, będziesz z jakąś ochroną, no, oni sobie, tak, oni sobie nie mogą pozwolić. Jadę z ochroną w ogóle, no, nie? Oni sobie nie mogą pozwolić na to, no, żebyś tobie coś stało, bo to był syf dla nich ale, ciężki, ale by to nie? Były ja, jakby pojechał, kurwa, jeszcze tam by mnie Brazylijczycy gonili, ja bym robił takie live'y jak Sentino, że o, panowie, coś tam tak, jestem teraz tak, tutaj, jakby Brazylijczycy mnie chcą, kurwa, wziąć. Ajerele lotniczo. Tak, 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 byś pobił Trans TV kolejne, tam też tak, jest ich trochę. Tak, tak, jest, jest. Ale... Ja z językiem portugalskim jedno, co mam, to te filmiki, bo zawsze jak byli, jak były panie, które miały... Okay. To jest brazylijski. Sztosa. On miał okay, taki ten głupi język. Ja mi się tak, zawsze z tym kojarzę. Przepraszam, żono, mamo i wszystkim. Ale serio, jak słyszę ten brazylijski, to gdzieś zawsze ci... Bo tam też jest faktycznie, oprócz Tajek, to dużo tych jest z tymi panami, z tymi, no, tymi. Możliwe tak naprawdę. I wiesz, i ja teraz cisnę, potem wracam i potem jadę na konferencję Kingpin, nie? Jakby 17. Ale powiedz mi jeszcze raz z tym wyjazdem. Oni ci... Bo ty kiedyś... Jakby to było od razu wiadomo, że ty będziesz jechał, nie, czy ty teraz jakoś ci to wyskoczyło? Anglicy są pojęci, stary, oni wiesz... To mówią, Angole organizują, tak, tak, ta federacja tak, ci to organizuje. Tak, mówią, że wiesz, że czy Filipek może pojechać do São Paulo, nie? I wiesz, i mój Filip Bątkowski mówi, nie, no nie, jedź jakby trenuj, nie? Ja mówię, ja całe życie trenowałem na takie właśnie... Tak.
rzeczy, tak. Nie? I tak dalej, wiesz. Jak ja nie, się... no zdecydowanie trzeba. No, wiesz, plus fakt jest taki, że oni chyba myślą, że też ten Brazylijczyk sprzeda dużo pay-per-view, tak mi się wydaje. To jest największa gwiazda w tym tak, turnieju, to jest nie? Największa gwiazda. A właśnie jeszcze... Tam jest, bo powiedzieliśmy to, ale ja tam parę rzeczy chciałem cię dopytać, które ja oglądając te wywiady właśnie zastanawiało, że to ty gość, za którego wszedłeś, to on im wypadł, czy, bo on był ten niewiadomy, nie? Tak. Ale on był... Chyba to... jakiś gość wypadł, tak mi się wydaje, bo ktoś napisał... Czyli oni mieli wcześniej losowanie, ten Brazylijczyk wylosował kogoś i ten się jakby wycofał, tak? Nie, mieli ósemkę i ten gość się wycofał przed losowaniem. I Brazylijczyk wylosował ten Mystery Fighter. Okej, dobra. Ja nawet coś tam sprawdzałem tego gościa chyba, który tam miał być, bo oni coś tam pisali, że już nie pamiętam jak się nazywał tam Austin, powiedzmy, nie? Że to ja to Austin, ale wersja taka jak z Żabki, nie? Czy coś takiego, wiadomo, nie z Żabki, tylko z jakiejś ich Żabki, nie? I tak dalej, jak nazwa sklepu, ale wiesz, ale no nie, no ja jakby, wiesz, lecę tam kurwa 11 godzin, nie? W jedną stronę, w drugą stronę. I tam ma być tylko konferencja w sumie, tak? Ja nie wiem jak to kurwa będzie wyglądało. Oni tam będą cię chcieli jak najbardziej medialnie, bo ja, wiesz co, ja uważam, że to za bardzo dobry ruch, no bo wiesz, jak to jest, ich gwiazda, oni znają, ale walczy z jakimś X-em, a tak jak cię przywiozą i coś, to będzie zupełnie inne zainteresowanie tą walką, wiesz. Tak, wiesz, ja mogę grać tam konwencją, byle by mnie nie spięło, bo jakby, wiesz, nigdy się nie spotykałem z tym, że, wiesz, wychodziłem na walkę. Mógłby Fabiański z tobą polecieć, bo on cię dobrze wkurwia i tam poleciałeś nawet za mocno i on by siedział, a oni by tłumaczyli, że to do tego Brazylijczyka. Wyobrażaj sobie Fabiańskiego, jakbyś widział tego Brazylijczyka. Tak. Nie, ja nie mam do niego aż tak złych emocji. Ja piję do tego face to face'a, nie? Co cię poniosło za bardzo, sam powiedziałeś, że za bardzo. Co? Ale tu? No. Dobrze to by było. Tak, no tak, bo tutaj... O to mi chodzi. Beka by była, tak. Ale w ogóle dużo osób zwróciło uwagę na to, że Polska jest takim krajem, że wszyscy się jak razem coś robią, to nienawidzą, ale jak jedna osoba coś robi i trzeba go wesprzeć, to zawsze go wesprą, nie? I tak dalej, wiesz, to... Tak. Byłem dzisiaj przy wigilijnym, przy świątecznym stole i mi kuzyn mówił, że... No, że ty musisz, żeby ci Polacy i tak dalej, tak jak kiedyś na Gołotę też. Kupi dużo pay-per-view. Ja myślę, że kupi dużo. Wiesz, ja uważam dalej, że to jest za mało promowane, dlatego też chciałem ciebie tu zaprosić, żeby to jeszcze się wiedzieć, bo dużo ludzi o tym nie wie. Ale podejrzewam, że będzie bliżej, to będzie promocja. Ale w Anglii ponoć jest już duża promocja tego, bo napisało do mnie dwóch ziomków i mi powiedzieli, patrz, i dali mi screen tego posta sponsorowanego i mi napisali, że wiesz, że patrz, o, wszędzie to mi się kurwa wyświetla, jakby wiesz, jestem grupą docelową, tego czy chuj, o co chodzi, nie? Dobrze, ale mówię, że bliżej pewnie będzie, to jest 22 kwietnia, jeszcze parę dni, może bliżej będzie tego. No i u ciebie akcja ta Team Filipek, co sam pisałem, to zrobiło robotę, tak, nie? To zrobiło chyba największą, bo oni wtedy zobaczyli, że wiesz, 200 koła masz na Insta, ale ile 10 tysięcy napisało komentarz pod postem, a tych komentarzy było 1000 oprócz tego, nie? Tak, no ja trochę czuję, wiesz, jakby taką presję na sobie, że wiesz, w sensie nie czuję presji walki, czuję presję, że wiesz, dużo osób, wiesz, napisało to Team Filipek, żeby chociaż coś tam wyskrzesał w tym ringu, ale z drugiej strony widziałem te walki Brazylijczyka, on się dobrze rusza, ale nie jest jakiś specjalny, nie? To bardziej tam w półfinale, jakbym wygrał z Brazylijczykiem, to mam kurwa takiego, wiesz, czarna genetyka, dominacja genetyczna, nie? Gościu chyba z 10 centymetrów ode mnie wyższy, łapy długie, taki chaotyczny jak Wilder, no. Ale tu jest co? Tu tam jest open całkiem, tam nie ma... Nie, 74 kilo. No ale później ten wyższy i dalej ma 74? On nie jest aż tak wyższy, ale wydaje mi się, że zbije po prostu. Aha, czyli to jest generalnie, nie ma tak, że to jest open i tam są wszyscy mniej więcej twoi gabarytu? Tak. No wiadomo, że nie da się być chyba niższym ode mnie, więc jakby kurwa wydaje mi się, że każdy jest... Trener Mario, Może tak, ale wiesz, to jest bokser, więc on może. Ale wiesz, jakby wydaje mi się, że każdy tam będzie trochę wyższy, ale mam wyjebane w to, nie? Ale czyli jakiś tam limit wagowy jest i to jest turniej typowo, czyli wylosowaliście, no i... Bo dobra, powiedz mi kasa, wiadomo, że nie możesz mówić stawek, no bo to wiadomo, ale to są dobre pieniądze, inne już niż tu większe, chociaż same tu we freakfightach polskich nie są złe, nie? Tak, ja teraz zacząłem dość w miarę git zarabiać we freakfightach, wiadomo, że też mocno dużo dałem. Bo ty jesteś weteranem, kurwa. Dużo dałem też od siebie, tak. Wiesz, jakby zacząłem, wiesz, mieć trochę wyjebane i tak dalej, bo ja też często miałem takie jakieś złe przeświadczenie, że to wpłynie na moją muzykę. A tak naprawdę, jak nagrałem chujowy kawałek, to nawet jakbym mega elokwentnie był na konferencji, to kurwa i tak to będzie chujowy kawałek. A jak nagram dobry kawałek, to jakby wiesz, i tak to ludzie będą słuchać. Więc kasa jest dobra, bo kasa jest w euro. Jakby są trzy walki, plus. Za każdą oczywiście walkę, no jak przechodzisz wyżej, no to już masz samym bonusem jest uczestnictwo w kolejnej walce, czyli kolejna wypłata. I za każdą walkę, jeżeli wygram, to mam ileś tam procent więcej, nie? Od tej pierwszej garzy. Plus
Bo dzisiaj chyba patrzyłem, że to są trzy walki plus jeszcze turniej, w sensie nie, są trzy walki i jest czwarta tych, którzy mieli najwięcej zwycięstw, już jako finałów, nie? I tak dalej, więc chyba tam nawet cztery są walki z tego, co wiem, plus jeszcze jest kurwa siana do wygrania za wygranie tego, nie? Jakby, no naprawdę... Sama taka nagroda. To. Tak. Ale nie? Dobra, nagroda, ale stawki za samą walkę w porównaniu, tylko wiesz, te stawki figuratowe też są takie, no ale w porównaniu z twoimi garzami, to jest razy ile? Nie wiem, dwa. Tak, dwa razy tyle, no. co tutaj w tym. No, to wiesz, to już każdy wie, że w tym... No to bardzo dobrze. Powinienem powiedzieć teraz, kurwa, że takie same, bo zaraz się wszyscy ruszą do Filipa, że nie chciałbyś mnie i tylko zaraz się zacząłem uczyć angielskiego. Ja cię stresuję, kurwa, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Kurwa, no. To dobrze, to ja się generalnie jako tak Polak i Freak Fighter cieszę, że tam nie, no to jest fajne, wiesz, jest to przedsięwzięcie. Przecierasz szlaki, wiesz, kurwa, no nas wszystkich promujesz, kurwa. Uważam, że też kiedyś do tego musiało dojść, nie, i tak dalej. Ja rozumiem też, kurwa, jakieś komentarze, że a czemu nie Ferrari jest pojebany i tak dalej. No wiadomo, ja jestem trochę mniej pojebany niż Ferrari, ale no jakby wiesz, no nie czuję się jakby gorszy intelektualnie od niego, żeby tam coś tam ogarnąć, plus też dawałem dobre walki. No i też, wiesz, jak Filip Bątkowski gadał o mnie, to przecież, kurwa, nie powie, dobra, to Filip spoko, ale jednak wezmę zawodnika, którego nie mam, wiesz, w tym... On nie jest jego menadżerem, no, tak? Nie, to Ferrari stracił na tym, że nie był pod menadżmentem tego. No zapewne tak. No też wybór dobrego menadżera, to też jest jakiś tam wybór, dlatego ja nie mam żadnego i nigdzie nie będę nigdy walczył, bo ja nie mam menadżera. Ale nie, no to się sfarciło. Nie, no może i racja, może on by tak teraz, nie chce ci dokuczać, ale on by mógł zrobić większy dym, tylko czy większy znaczy fajniejszy, nie? Bo no tak. On by mógł tak odjebać, że mógł być cringe i mógł być taki niesmak, no, nie? No plus uważam, że on boksersko w MMA pokonał mnie, ale uważam, że boksersko nie jest lepszy. Bo to jest boks. Ja. Tak, to jest boks, nie? I tak dalej. No. To jest King Win Boxing, tak, przecież King, tak. Kingpin Boxing. No, tournament. Kingpin to tak jak tego pana Pawłowskiego, to te zapasy też jest Kingpin chyba. A nie Rest? Coś tam, coś, ale jest jakieś też są zapasy. Nie, no Kingpin. Tego to nie oglądałem. Bo w sensie ja lubię pana Pawłowskiego, ale trochę czasami przesadza z cringe'em. Nie, no ja pan Pawłowski ja to jest taki wujek o drugiej w nocy na weselu. Pod największym głazem największe węże. Nieważne, dobra, wiesz, tak, jak mu sałatka zwisa z wąsa, to tak, jest ten typ żartu, nie? Ale ja nie lubię... O, chodź tu maleńka, zatańczymy. Tak, ale ja nie lubię dymów takich sztucznych samych w sobie, jak wrestling, nie? Wiem, że jest coś takiego i tak dalej, no ale wolę, wiesz, wolę... Nie lubię też sztucznych dymów trochę na siłę, jak Ferrari z Błońskim, ale jakby, wiesz, no po prostu albo coś musi być naturalnie śmieszne, jak Pasut, albo coś musi być naturalnie dymogenne. Albo bo Pasut jest śmieszno-cringe'owy, to też musisz przyznać. Znaczy, jako zawodnik śmieszny był, jak już prowadzący poszło to troszeczkę w cringe, no nie? Tak. Albo na przykład musisz przedstawiać wartości takie, że jesteś ciekawym człowiekiem, jak Robert Karaś, jak Sylwester Bardenga. Wiem, że go nie lubisz, ale według mnie on jest ciekawy. Ja właśnie Sylwka lubię, on mnie nie lubi. No, okay. Nie, no tak, mówisz, no nie wiem, Don Diego tu ostatnio był. To jest ciekawy człowiek, on wcale nie musi aż tak robić dymów, bo on też fajne wartości, jest fajnie sportowo, wiesz, to są właśnie tacy ludzie. Może on nie dostanie jakichś mega zajebistych stawek, ale wydaje mi się, że jest na tyle inteligentnym gościem, że rozumie to, nie? No. Dokładnie tak. I dwa, że też są tacy ludzie też potrzebni, bo nie może się każdy na każdego drzeć. To musi być przeplatanie. Było Prime MMA, nie? Pod tym kątem i mi się to chujowo oglądało. W sensie, wiesz, no z całym szacunkiem... No tam były jakieś takie popierdolone sceny, że jakiś gościu wchodził, kolego, coś tam i tak dalej, zajebał liściolejnikowi. Tak, no, bo z publiczności wchodzi liściowali. Tak, no wiesz, to... no to jest naprawdę... Jaś Kapela wyskakuje ze szynki przebrany za babę. Tak, to poszło w tą... Nie, to musi być przeplatane, ale tak masz rację. Dobra, a ta cała... no bo dobra, obaj nie wiemy, czy ona była, więc jesteśmy zajebiście przygotowani, ale to ma właśnie taki... to ma być właśnie takie freakowe, znaczy nie, to jest freak, ale tam ma... Oni liczą też na właśnie dymy, na jakieś takie rzeczy, czy to właśnie bardziej spokojnie. Takie... Znaczy, trochę liczą na dymy, ale te dymy są trochę spokojniejsze. Wiesz, tak mi się wydaje. Jakby jest tam kilku zawodników, jak ten Brazylijczyk, który mówi, że wiesz, że błogosławieństwo Boga, wiesz, na Brazylia chyba bardziej konserwatywny kraj niż Polska, nie? I tak dalej. Tam wiesz, kult, wiesz, kościoła i tak dalej. Kult pokory, wiesz, ten Brazylijczyk nie musi dymić, nie? Ja muszę dymić, ale wiesz, tam inni trochę dymią, trochę nie, bo na przykład niektórzy już kiedyś walczyli z kimś i tak dalej gdzieś.
na jakichś innych galach i mają rematch, nie? Ze względu na tą drabinkę, więc to jest akurat też ciekawe, ale raczej w takich, kurwa, dość oszczędnych słowach mówią, nie? Dobra, a to... Ale w Polsce też, kurwa, nie ma aż tak, że wiesz, że są jakieś wielkie dymy. No, nie, że... mam, największe dymy to jest, kurwa, ten, no w UFC, kurwa, McGregor. To no, jest albo Khamzat Chimaev, no, nie? No, no. Albo tutaj, Masvidal. Nie, no, to, ale to w ogóle w Polsce mi widzę, zaewaluuje to trochę właśnie w stronę spokojniejszą i dobrze. Tak, tak myślę, że te federacje już tak nie, już takiej ciężkiej patoli to nie chcą. Tak, nie? Ciężkiej patoli nie. Ja uważam, że powinny być osoby ciekawe, osoby, które się dobrze biją i jakieś konflikty, nie? I tak dalej. Bo na przykład, ja rozumiem na przykład założenie, że się będzie Mandzio z Karolkiem bił, ale wiesz, jakby było 10 takich osób, które nigdy się nie biły jakby w klatce, no to wiesz, no to chujnia, nie? Musi być Paweł Tyburski, który zajebiście się bije. Tak. Musi być Denis Załęcki, albo musiał być przed tym, przed tą galą, no i musi być Ferrari, nie? Tak, oczywiście, że tak. Dobra, a powiedz mi, bo tam oni, nie wiem, obaj, czy robili wcześniej galę, ale skąd ta cała federacja? Ona coś robiła, ona jest znana, czy oni ją jakoś teraz niedawno stworzyli, po prostu wpadli na pomysł, czy to jest takie podpatrzenie z Fame, czy tam już była jakaś tradycja i po prostu oni to robili? Nie wiem. Już była tradycja, bo ten KSI się bił z tym Jake'em Paulem albo Paulem Loganem i tak dalej, tylko tam wszyscy się bili w boksie, nie? Tak. I tak dalej. No i tu też w sumie. Tak, tutaj też. I wydaje mi się, że tam już coś było, tylko teraz już naprawdę zainwestowali dużo siana w to, w turniej, a nie w pojedyncze walki, nie? I... To są Brytole, tak? To jest organizacja brytyjska. Tak, brytyjska, jest chyba 6 Brytoli, tak mi się wydaje. Albo 5, jeden z Ameryki, więc kurwa, ja chodzę trochę na ignoranta, ale wiesz, jakby nie wszystkich sprawdzam. Nie, no nie, mam... no bez przesady, też wiesz, nie, ty też jesteś zawodnika, nie masz jestem też przebodźcowany od tygodnia, nie, jakby wiesz, nie dość, że mam jeszcze swoją trasę koncertową, to jeszcze, wiesz, to wszystko ogarniam, ja wiesz, mam oczy na zapałki, jeszcze muszę trenować, więc... Bardzo ci dziękuję w ogóle, że przyjechałeś, nie, no, nie ma masz problemu, kawał drogi wiesz, tutaj, no, nie? No to też dobrze promuje ten turniej. No to właśnie chcemy to zrobić. Dobra, i to będzie normalnie w systemie pay-per-view, tak jak Fame normalnie sprzedawane, tylko że tu podejrzewam, że bardziej cały świat będzie to. Bo ten Brazylijczyk to jest, o tym nie powiedzieć, to jest największa tam gwiazda, jeśli chodzi o zasięgi, no tak, bo można naprawdę. No, i to są realne zasięgi, bo on zrzuca zdjęcie i ma 1 300 000, wiesz, lajków. Słuchaj, ja, wiesz, tak popatrzyłem sobie dzisiaj, to wiesz, co u niego piszą? Według badań przeprowadzonych przez jakieś tam Star Intelligence, kanał jest obecnie drugim najbardziej wpływowym kanałem na YouTubie. Na całym YouTubie, nie, że brazylijskim. I drugie, Whindersson jest drugim najbardziej wpływowym YouTuberem na świecie. Wraz z Aleksandrem, znanym jako PewDiePie. Jest drugi po nim. Aha. I to bez podziału na języki, na nic, rozumiesz? Okay. Bo nie wiem, czego każdy gada o Instagramie. Wiesz, ile on ma na YouTubie? Wiem, widziałem. 40 chyba 7 czy coś. Okej. Ma 47 milionów subów na YouTubie. Ale jest nawet błyskotliwy, bo jak ten kombat, ta wiesz, federacja wrzuciła, że Filipek tam ciśnie jego, to on napisał po brazylijsku, zajebiście używa tłumacza Google, nie? Tak? I tak dalej. No. Więc wiesz, no jest taki wychillowany. Ja w sumie mam dwie opcje. Albo tam wejdę i wiesz, coś odpierdolę. Z drugiej strony, no wiesz, ja też nie jestem szaleńcem, nie? W sensie te pieniądze są zajebiste, ale chciałbym jeszcze, nie wiem, no nie chciałbym uciekać przed Brazylijczykami. Albo mogę też, wiesz, trochę popajacować i trochę, wiesz, kurwa, pocisnąć bekę z niego, nie? Wiesz co, ja co do obawy, to nie, nie mam, wiesz, oni nie mogą. Co byś tam nie zrobił, jakbyś ich nie obrażał, to wiesz, to tam się nic nie stanie, to nie ma opcji. Ale Anglicy chcą krwi, kurwa. Oni, no, wiesz, dlatego no, mówię, ja bym chyba w to szedł. Słuchaj, to mi briefy wysyła. Że tak? o tym mów, nie? I wszystko się, kurwa, sprowadza do futbolu, nie? Że oni są strasznie przejebani na tym punkcie, że... Tak, tam kult Maradona, są ołtarzyki, kurwa, Maradona, się modlą do niego. Znaczy nie, to jest w Argentynie Maradona. Ale w Argentynie, no tak, ale ogólnie Ameryka Południowa, tak, jest cała tak, tak, pojebana. A właśnie mój ziomek powiedział... Tupele, sorry. No, mój ziomek powiedział, że powiedz im, że Maradona zawsze był lepszy niż Neymar, coś tam i tak dalej, wiesz, no... W sumie... Albo niż Pele, no, albo, bo to jest Brazylijczyk, tak, to jest ich Bóg. I ta stara szkoła. Mogę tak powiedzieć? A no chyba, chociaż oni są... A dobra, no nie, no bez posady, ja no. Wiesz co, ja bym szedł w takie dymy jakieś, oczywiście, no też albo nie wejdę, tam będzie 5 cateringów dziennie, jakby, żeby wszystko... zweryfikuje. Tak, on zweryfikuje. Mam dobrą staminę, nie, wiesz, no. Nie, no, ja bym szedł to, bo ja uważam jak też, się że wydrę, to jest dla ciebie potężna... Właśnie. Ja pierdolę, jeszcze ten Daro się mi na coś przysłuży w moim życiu. Kurwa, podbijesz Brazylię, wow. Ja ciekawe, powiem, że... trzeba by włączyć Google, jak jest po brazylijsku, wygooglujemy. Trzeba wygooglować. Ale ja powiem, albo jak tam Darek, nie ma Darek, jest poliglotą, jest takim, to Darkę jakbyś mógł podrzucić. Tak, albo ja powiem, że I survive fight with the Lord of the hell, nie, i tak dalej, nie. Tak. Że Amadeus i że Iselvem with the lion, with Lord the of the lion hell. Heart, nie. No, ale... To always fight to the end, nie, i tak dalej, kurwa. Ja uważam,
uważam, że po prostu to jest dla ciebie potężna szansa i nie chodzi nawet o samą wygraną, czego ci życzę, ale ty jak tam zaistniejesz w jakikolwiek sposób, właśnie to jest kluczowe słowo zaistniejesz, bo możesz być grzeczny, fajny, ale przejść bez echa. Ja uważam, że musisz coś takiego zrobić, bo jak ty zostaniesz w pamięci, tango do ciebie wezmą drugiego turnieju, ty już będziesz w koszyku, ty już będziesz, wiesz, brany pod uwagę cały czas i to może być dla ciebie potężna szansa. Albo na przykład wyjdę tam w koszulce Maradony, stary, jakąś, wiesz, kurwa. Ty! Stary zajebisty, albo bez jego. Przekreślonego Maradony. Nie, no właśnie, że... Maradona. Faktycznie Maradony. No, albo Messiego. W koszulce Argentyny. Ty, Maradony bardziej. Bo to ja pierdolę, chyba to zrobię, ale nie, jeszcze nie będę musiał się najebać, ale nie, no, nie mogę tego zrobić po pierwsze, bo treningi, a po drugie, bo kurwa... lepiej ci pójdzie angielski, jak najebiesz. Tak. Jak Mielodidas miał kiedyś taki wywiad, nie? Po alkoholowym alko-event, czy coś takiego, tak bełkoty, zobaczymy. Ty, koszulka Maradony, to by było coś. To już się, powiem ci, wszystkie portale ci tam podadzą. No, ale oni już piszą, bo ja sobie, wiesz, tak googluję, nie? I piszą, że wolę, oni na przykład są podsumowania tego, kto od pierwszego do ósmego miejsca, kto tam jest najlepszy, bo tam też są youtuberzy tacy normalni i wiesz, i oni robią. I ja za każdym razem jestem na ostatnim miejscu i za każdym razem się przewija moja walka z sobotą, kurwa, nie? Jakby, i oni mówią, że ja trenuję od 2021, że tylko MMA, nie? I tak dalej, więc... Ty długo trenujesz boks, nie? Ja właśnie. Znaczy, ja trenowałem boks na studiach, jak dostałem w pierdol. No, poszedłem na boks i wiesz, i trenowałem boks. Potem skręciłem sobie kostkę i dogadałem się z Wojtkiem Golą na walkę z rybą. I jak już wyleczyłem kostkę, to poszedłem się najebać na koncert Aviego i Kartkiego i wtedy sobie zerwałem więzadło. No i miałem miesiąc przerwy od treningu, a potem 3 tygodnie treningu do, wiesz, do... Czego żadne historie ciekawe nie zaczynały się od piliśmy mleko? No nie. No tylko tak, najebany tak. Zerwałem to, później dostałem w pierdol najebany, jak później najebany na koncert, to się tak, najebane tak, stało, nie? Tak, nigdy tak. Nie, historia się zaczyna, nigdy nie zjadłem sałatkę wegańską. No nie. Myślę, że tego ludzie nie chcą. Najebani tak, i wtedy tak. To najlepsze ktoś historie. Komuś zbara, nie? Tak, i tak, tak dalej, tak. No. No to, ale generalnie ty długo, jak na frika trenujesz długo. Ja dzisiaj to też właśnie gdzieś patrzyłem, że z innych powodów jakby zacząłeś, nie? Że dostałeś walkę na fejmie tak. Czy coś, tylko już wcześniej trenowałeś ten boks, łącznie parę ładnych lat. Trenujesz, tak, jakby to wziąć... Tak, ja bardzo chciałem trenować w liceum, ale moi rodzice mi nie pozwalali, więc jak poszedłem na studia, to od razu się zapisałem na Krav Magę. Ale tam, kurwa głupie to jest, ale tam bardzo ciężko było trafić tramwajem na tą Krav Magę, więc po 6 treningach zrezygnowałem z tej Krav Magi. Oczywiście. Jak chodzi... trafić tramwajem? No bo ja nie znałem Wrocławia, wiesz, siadałem w jakiś tramwaj, wypierdalałem gdzieś na drugi koniec Wrocławia, bo była zła przysiadka, przychodziłem na trening, nie, i tak dalej. Kurwa, chłopak mógł być mistrzem świata w Krav Magę. Tak, apeluję do MZK Wrocław, kurwa, zobaczcie, co wyście zrobili. Jakiś czarny pas, ale zakupiłem... Conor McGregor to mógł być on. Tak. Dziękujemy. Chociaż trasz to powtórzę Conora teraz, ale wiesz, ale nie, no dobra, ta, wymyśliłem z tą koszulką Argentyny, muszę nad tym ty, pomyśleć. Ty, serio, no. Maradony, i to wiesz, Maradona 10 i wchodzisz. Tak, albo no, ale wiesz, i no i generalnie historia była taka, że ja sobie trenowałem dla samego siebie i wiesz, i przyszła ta oferta swoim MMA, no i to jest tak... Ty jesteś tam od jedynki w sumie, znaczy nie, byłeś gościem na jedynce tak, chyba. Byłem gościem. Ale czy generalnie znałeś któregoś z chłopaków, czego już na jedynce byłeś gościem? Bo... Smakuje ci kawa, widzę. Nie, czekam aż wystygnie, bo ja dobra. Zawsze piję zimno. Bo myślałem, że się złą zrobiłem. Nie. Ale znałem Adriana Polaka. To jest bardzo śmieszna historia. Adrian Polak do mnie przyszedł niedługo. W knajpie. Tak? No. Adrian Polak do mnie przyszedł w knajpie. Znaczy nie, ja byłem w knajpie, w której jadł Adrian Polak. I on powiedział, o siemano, bardzo fajnie freestylujesz i tak dalej. Nie? O. No. Generalnie na przykład ja totalnie nie kupuję kreacji Adriana Polaka w internecie, ale na przykład wobec mnie wielokrotnie się zachował tylko i wyłącznie pozytywnie. Dlatego wiesz, ja jestem, no nie hejtuję go, bo uważam, że... Ja go lubię. Ja i... tyle, co tam z nim gadałem, to dla mnie... Wobec mnie też był zawsze spoko, ale totalnie wiesz, jakby też ciężko mi się czasami z nim wywiady ogląda, albo nawet często mi się z nim ciężko ogląda. Ferrari ma jakąś taką naturalność, nie? I tak, tak dalej. Ale generalnie ja pojechałem tam z Pejterem, Adrian Polak mi załatwił wejściówki, wiesz, ja tam zobaczyłem to wszystko i mówię, nawet hotel mi załatwili, wiesz, i ja już miałem na dwójce się bić, ale... Nie miałem... zjadłeś mu kanapek czy stołu jak Patrykos, nie? Nie, ale no tam na dwójce nie pojechałem, tam gdzie Magical złamał nogę, nie pojechałem, no i na trójce, wiesz, ja jeszcze do dzisiaj pamiętam, jak Wojtek Gola do mnie dzwonił, słuchaj, ty jako jedyny tutaj trenujesz i tak dalej, zrobimy z ciebie fightera, nie, i tak dalej. Ja przyszedłem na pierwszy... A to byście się już, jak bywałeś na tych galach, to zgadałeś z Wojtkiem i tak, numerami i tak dalej. Tak, Bogdel do mnie mówił, że wiesz, dawaj na galę, ja mówię, kurwa, wiesz, to był wtedy ja tak... Ja z Bogdelem mam teraz bifa. Okej. Okay. Przecież nie wiesz, że on powiedział, że co? Ja powiedziałem, aha, tamto? Nienawiść. Nie, no Szalony Reporter to jest dla mnie szczerze syf, nie? Chodzi, nie? Nienawidzę go ogólnie.
tego ziomka. No. Mocne, kurwa. Nienawiść, tak? Mam to teraz z niego bifa, także trzeba ja nagrać Boksdela... na niego jakiegoś disa. Okej, okay, ja Boksdela bardzo lubię prywatnie, ja, ale ja uważam, że na przykład mam. Nienawiść to jest za duże słowo. Dokładnie. Ja nie nienawidzę. Ja się tego poniosło. Wielu nienawidzieć osób. To jest takie już, to no. ciebie niszczy, wiesz, to jest tak. takie żerające. Nienawiść się, prze, wiesz, na terapii, kurwa, zwalcza, tak, nie? Dokładnie. I tak dalej. No i wiesz, moja historia jest krótka, poczułem w tym, wiesz, zajawę i pieniądze, no i tam zostałem, nie? No bo ty jesteś właśnie, mówię, weteranem, tak jak ja gdzieś tam skoczyłem od jakiejś 15, 14 śledzę, to ty mówię, na jedynce już byłeś, a walczyłeś to na trójce i ile ty masz tych? Ty masz chyba 3-2, tak, rekord? 3-3. Czy przegrałem z tym, z Rybą, pierwszą walkę, przegrałem z Ferrarim i przegrałem z Robertem Karasiem, a wygrałem z Tombem. Z Karasiem teraz, nie? Byłeś tak, na 17. Tak, a wygrałem z Tombem, Sobotą i Darolwem, no. Ale no, muszę przyznać, że też robiłem dużo błędów, bo w tej mojej karierze freakfighterskiej w cudzysłowie, ale na przykład ja nie inwestowałem pieniędzy, jeżeli chodzi o treningi, też dostawałem ich mało, nie miałem menedżera, a szczerze dawałem się trochę, uważam, oskubywać, ponieważ na przykład moja walka z Ferrarim była bardzo popularna na karcie, jak ja walczyłem, no tam wtedy wszyscy... Czy możemy Łukasz prosić o dokładkę? Wodzianka. Hawaj. No. Jak nie były łódzki, taka wodzianka. No i wiesz, i ja też jak nie dostawałem dużo pieniędzy, to też trochę się bałem. No właśnie inwestować. Ktoś mi powiedział, jak ja beczałem na moje stawki, to ktoś mi powiedział, nie pamiętam nawet kto, okay. Że ej, tak masz więcej od Filipka. Dokładnie. Tylko to już jakiś tam, czy pewnie nie chodziło już o tą teraz, co mnie z Karasiem, tylko wcześniej. To tak. Ktoś chyba znał te stawki. Nie pamiętam kto tak. to. No, więc możliwe, wiem, że no. wiem, że jakoś nie. No ale z jednej strony tam mówisz, nie miałeś menadżera, z drugiej strony, kurde, ten menadżer no, może wyrwie trochę więcej, ale sam też zabierze, nie? Zabierze, ale na przykład wiesz, no są fajnie, menadżerowie. Wygląda, żebyś miał szmigo opanowane usta. Fajnie, ale dobrze, dobrze, to będzie, damy to na zajawkę. Da. Ale menadżer. Już się szykuje do Brazylii. Do no. Ale menadżer, wiesz, jest w stanie zapewnić jakąś ciągłość w walkach, nie? I tak dalej. Powie ci, wiesz, ja z Filipem mam spoko, bardzo relację, bardzo go lubię. I on, wiesz, mówi, no na tym na przykład nie zawalczysz, ale już na następnej na 99% powinieneś, wiesz. No, okay. Ja też nie wybieram sobie rywali. Chciałem walczyć z Kubą Nowaczkiewiczem na High League'u. Nie zawalczyłem. Powiedzieli Daru Lew, mówię dobra, nie i tak dalej. Powiedzieli Robert Karaś, sam nawet powiedziałem na Twitterze, że zrobię wagę pod niego. Dobra, nie wiesz, ja nie chcę się usprawiedliwiać, ale. Z Karasiem była fajna. Ale ja naprawdę miałem ciężkie walki, nie? W sensie tak. Pierwsza walka z Rybą, gdzie no, trenowałem miesiąc. No, chodzi o Dara, może nie tak. przyznajmy. No, no nie. Ale... Znaczy nie, chodzi, że twoja walka może tak, ale przeciwnik. No może. Tak, bo akurat tak. jak na niego, to u ciebie on walczy. Tak, nie, on walczy, bo on bardzo, ci, bo on bardzo to, mnie to... nienawidził. Nie? No, jak no, był. No. Daro, tam bardzo, wiesz, personalnie do tego tak. podszedł. No. Ale no, to do każdego chyba, znaczy ciebie bardzo nie lubił, ale on każdemu wymyśla jakąś tą wersję. On ostatnio też do mnie, bo ja przecież napisałem na Twitterze, szalony nie? Szalony transporter, no. No ja napisałem na Twitterze, ty napisałeś, że coś tam, że ty nawet coś, a ja napisałem, że kurwa, widziałeś to, że pod twoim postem, ja napisałem i on wtedy nagrał, że a ty mówisz, że wszyscy się boją, bo coś tam, no coś takiego i on okay. wtedy nagrał szalony transporter. A. Niejaki szalony reporter, który mieni się teraz najlepszym fighterem. Jak ci coś nie pasuje, masz jakieś ale, nie ma problemu, możemy się napierdalać. Cię rozkurwia w tej klatce jak kurwa gnoj po polu. Jestem jego wrogiem, wie. Ja pierdolę. No nie, no Daro jest żałosny z tym wołaniem kurwa, o walki, ale też wiesz, rozumiem. No ale z drugiej strony nie ma. Elementem folkloru. Ale z drugiej strony nie ma. No ja oczywiście. Ja wiem, go nie trawię. Nie trawię go. No. Nie, to nic personalnego, Daro, ale wiesz, tego jego humoru, no, tego kurwa, no nie trawię go, kurwa. On wiesz, podchodzi na tak po tego i mówi, co, choć coś zrobimy, napierdlamy się, żeby ja pierdolę, no, chłopie. Tak. Wiesz, żeby coś robić, jest dla mnie kwintesencją cringe'u po prostu, jego kreacji i wszystko. Ile można się dać, zła, ale jakoś to ludzie kupują. I druga sprawa, wiesz co mnie u niego najgorzej nerwuje? Że on wszystko przegrywa, ja wiem, zaraz powie, ale ostatnio wygrał z Ludwiczkiem, no kurwa. No nie, no ale generalnie wszystko przegrywa i wchodzi i on mówi, masz być strachu. No tak. Chłopie, no. kurwa, dostajesz w pierdol od wszystkich, przecież... od dzieci, przed chwilą dostajesz w przedszkolu i on ma być strachu. To jest dla mnie, wiesz, jakbyś, chociaż mieć ten rekord taki sobie, czy coś. W pierdol zawsze on rzuca puszkę. Masz tu siedzieć w strachu, jestem, ła! Ja myślę, że gdyby Ludwiczek miał 2 centymetry więcej w łapach, to by go usadził. Dobrze, że dałeś w łapach, no. bo to było niepokojące. Wiesz, no tak, dlatego nie widziałem. Ale Ludwiczek do mnie napisał, wiesz, przed walką, mówi, już wiem, dlaczego on cię tak wkurwiał. Nie, no on jest, ja mówię, ja z nim mam, nie mam jakichś złych, teraz może się po wywiadzie pogorszył, ale nie, mnie jego ta kreacja denerwuje. Bo ale Jacka Murańskiego zajebiście wyjaśnił wtedy na tej kontwie fejmu, na dawno tak nie zaśmiając, on to powiedział, że... Nie moglibyśmy się skonfrontować, wydaje mi się, że wiek podobny, przegrywa pan tak samo jak i ja. Aczkolwiek ja mam jedno zwycięstwo. Chciałbym, żebyście o tym nie zapominali. Czemu pan nie patrzy na... Przecież widziałem twoje walki, kurwa, przecież dostawałeś na łeb cały czas. Ja nie chcę kontynuować tej rozmowy. No.
bez sensu. Ja nie umiem walczyć, pan nie umie walczyć, coś tam. Zróbmy waleczkę. Ja nie rozumiem, nie? I tak dalej. Tak, on mówi, ja nie rozumiem, czemu nie walczymy, nie? Tak, no. On do wszystkich te walki, wiesz, i to jest takie, słuchaj, nie, to jest jego sprawa, nie chce tak ma... Tylko on wkurwia, bo on chodzi po hotelach i wiesz, pierdoli, kurwa, koca, i tak właśnie wygląda, do ciebie. Wygląda jak żółw Franklin, nie? Tak. Który wyszedł ze skorupy, kurwa, i już tą mordę krzywi i tak dalej. Tak. Ja mówię, nie, no Daro, wiesz, no, daj spokój. Tak, właśnie on jest taki, że... Już dostaniesz te pieniądze, mówię, daj spokój. Skończy się konfa, to my schodzimy, nawet nie miałem cichym, gdzie my mieliśmy jakiś lekki konflikt, no nie pałamy do siebie chęcią. Może nienawiścią, albo do mnie, ale niechęcią. No wiesz, wkurwiamy się, znaczy bardziej ja jego wkurwiałem, no on tam do mnie zygał, ale my schodziliśmy sobie po konflikt, podawaliśmy sobie ręce, że wyszło to w miarę, wiesz, bez jebania matek i coś, a Daro nie umie tego. No nie. Schodzisz z konflikt i on ci dalej będzie, ty kurwa, tam jak tylko ktoś patrzy, to chodź, napierdolę cię. Tak, kurwa, tak, chłopie, tak. Już koniec. I teraz już walczy z Natanem, który skumał, że musi tak samo, żeby, wiesz, żeby te walki dostawać. Więc... Natan też tam do mnie coś tam zyga. Aha, okej. Okay. Ja Natana lubię, ale już widzę, jaki ma plan promocyjny na siebie, więc przynajmniej będą jakieś... Będą, widziałem taki komentarz, że biorę komórkę, szarą komórkę od państwa po jednej i czekam na więcej, czy coś takiego, nie? Ale wiesz, i zapraszam do dyskusji. Ale nie, jakby, wiesz, jeden i drugi skumał konwencję, tylko po prostu jeden jest młodym chłopakiem, który, wiesz, jeszcze według mnie może się, wiesz, naprostować i tego mu bardzo życzę, bo on zawsze wobec mnie był w porządku. No ten Daru jest, kurwa, 50-letnim capem, nie? I tak dalej. No wiesz, on jest w wieku moich rodziców, więc jak ja patrzyłem na niego, to ja byłem w takim ciężkim, kurwa, szoku. Tak, mówię, to taki, co to za, kurwa, to taki cymbał, nada, taki... Ale z drugiej strony życzę mu tylko dobrze, niech nie walczy. Ja, wiesz, on nie robi nikomu źle, że tak no powiem. Tak. Wiesz, to nie jest postać Jacka, który jest na przykład, wiesz, czystym złem i faktycznie by coś tam, wiesz, zrobił komuś i faktycznie robił przez te słowa. To on nie, tylko dla mnie zmęczące to jego takie wypraszanie tych walk do każdego zaczepia, bo może akurat będzie walka, gdzie cię nie widzi, to chodź, zrobimy face to face, jak widzi kamerę, ale to działa. Zobacz, on walczył teraz na High League'u, już jest ogłoszony na Fejmie, tak, i znowu znając życie na High League'u może znowu walczyć, więc wiesz, każda... A ja powiem więcej, jak będzie propozycja rewanżu z Darolwem w MMA, no to też to wezmę, tak? Nie? No kurwa stary, wiesz, ja przestałem podchodzić do tego personalnie, nie? I tak właśnie, dalej, więc... ale to mądre słowa, no. Bo ja już też powiem ci, ja już też zawieszam chyba tą krucjatę, ja uważam... z Murańskimi, ze wszystko, naprawić internet, nie da się, bo no nie. To jest show, to jest cyrk, bierzemy w nim udział. Jestem małpą, kurwa, w cyrku i jakby jak najbardziej to rozumiem. Moje otoczenie wie, że jestem inteligentny, w sensie nie powinno się nazywać inteligentnym, ale jestem w miarę ogarniętym, ale biorę udział w cyrku, za który dostaję, kurwa, dobre pieniądze, więc nie będę pierdolił, że wiesz, właśnie to mnie wtedy wkurwiało z Sebastianie Fabiańskim, że wiesz, że on mówił, ale to chyba ty bierzesz udział w cyrku, coś tam i tak dalej, ja tu przyszedłem zobaczyć, mówię, no nie, typie, jakby wiesz, Seba, no z całym szacunkiem, nie, też jesteś kolejną gwiazdą w cyrku i tak dalej, więc... Klaunem nawet nie gwiazdą, więc... kurwa, my jesteśmy klaunami, jesteśmy małpami i tyle, i ja pierdolę, i też nie ma, i to nie jest żadna też ujma, czego ci firkwajderzy się boją, jakby tego powiedzieć, kurwa, oni wkurwia mnie tak, dlatego mnie na przykład Cichy wkurwiał na tych konferencjach, bo on tak jakby nic się nie dało zrobić większego, ja tak myślałem, że on sobie już wpierdolił po jednej wygranej książce, że on jest sportowcem, on już będzie siedział i gadał, kurwa, o treningach, no my nie mamy siedzieć i gadać o przygotowaniach, bo ludzi, kurwa, jak chcą, to sobie włączą KSW, jak chcą słyszeć prawdziwych sportowców gadających o cyklu przygotowań, czy UFC, my mamy odpierdalać, mamy w jakichś oczywiście granicach, ma oczywiście być śmiesznie, w granicach fajnie. Etycznych, oczywiście. Ewentualnie możesz na siebie wymyślić śmieszny, kurwa, wiesz, plan. Tak, jak Adrian Polak się przebrał sam za swojego przeciwnika, za Patrykosa, co przed tej rudej brodzie, coś mi się to bardzo podobało. Okay, nie to wiem, jednak czy nie pamiętam, ale pamiętam, jak super jakby mi się to podobało. Pasów, wiesz, robił za każdym razem performers, nie? No. Tak, nawet tak. Spięty Jacek Murański, wiesz, za każdym razem mu klaskał, nie? Tak, więc, tak, nie, no to oczywiście, że tak i właśnie można jakoś to wyjść, ale my nie mamy siedzieć, wiesz, jak sportowcy, kurwa, gadać o EU. No nie, to nie ma ich ja totalnie, wiesz, jakby na przykład gadam z trenerem z Panchera i mówię, że no, trenerze, ciśniemy na Wembley i tak dalej, co, jaka taktyka? On mówi, a jaka taktyka? Co, ty się nauczysz boksować w 3 tygodnie? Lewy, prawy cep, co robisz całe, kurwa, życie i napierdalasz się, zrób kondycję i tak dalej. Tak i więc, wiesz. No, teraz tylko tlenu możesz dlatego podrobić. Dlatego mnie wkurwiała na przykład Maja Staśko, która uważam, że jakąś tam duszę charytatywną ma w tym wszystkim, ale po prostu i kilku osobom na pewno pomogła, ale pierdoliła taki kocopą, mówiąc, że wiesz, że ona coś tam, że idzie tutaj, a przy okazji zarabia na terapię i tak dalej, że wiesz, no... Daj spokój. To ale tak samo, tak samo mi się też nie podoba, jak Adrian Polak za każdym razem mówi, wiesz, o depresji i tak dalej. Ty widziałeś mnie, jakim ja byłem o błędzie? Tak. Stary, ja, to ci powiem, ja straciłem świadomość na kilkanaście minut. Nie wiem. A to już jest poważna sprawa, jeżeli ty tracisz świadomość, i bo możesz stary, po prostu nie kontrolowałem tego, byłem w pełnej agresji, w furii byłem.
Naprawdę byłem w takiej furii, nawaliło w jednym czasie, mam też sporo problemów w życiu i tak dalej, wiesz, te aferki, to wszystko, serio, to wszystko, wiesz, to się ciągnie za mną, to myślisz, że wiesz, że to mówi się w internecie, nic nie ginie, bla, bla, dwa tygodnie, wszyscy zapominają, no nie, do końca, wiesz, we mnie to dalej siedzi, dlatego między innymi, wiesz, no to tak oddziałowuje, no chcę ci też powiedzieć więcej. Wiesz, ja sobie pomyślałem, ja jestem normalnie w terapii, mogę ci pokazać, kurwa, moje zadania domowe i tak dalej, ale wiadomo, parę razy o tym mówiłem, ale to nie jest dla mnie, wiesz, jakby wytłumaczenie na wszystko, a ja mam wrażenie, że teraz każdy influencer powie o, wiesz, o depresji i jest tak, elo. Tak. No to pokaż leki, które bierzesz, jakby pokaż, wiesz, z psychologiem, w sensie udowodnij, nie, że nie jakie sesje, nie, że nagrywaj, ale pokaż, że tu byłem i tak dalej, to nie jest jakby jakieś dziwne gadanie, bo ja nie hejtuję, ale jakby, wiesz, no, nie może to być odpowiedzią na wszystko, nie? To tak samo bardzo mnie, i tu nie jest żaden hejt na Adriana, ale tak samo też mnie wkurwiał świętej pamięci Mateusz Murański, świeć Panie nad jego duszą, który za każdym razem mówił o tym, że to idzie na pieski i tak dalej, to idzie na kotki. Przecież ten, wiesz, gość, co wyleciał mu trzasnął kiedyś właśnie na konfie, to no, przestał, bo nie wytrzymał, bo on coś tam tak właśnie na coś i znowu, nie, no dramat, no, kurwa, dramat, dramat. Ale wiesz, dramat, no jakby to jest psychologia tłumu, no nie oszukujmy się, doktoranci nie oglądają freak fightów, nie? I taka prawda, to jest prosta rozrywka, i dla prostych, i dla złożonych ludzi, ci prości reagują emocjonalnie na to, nie? I wiesz, i dlatego ja też się aż tak nie przygotuję, nie patrzę aż tak już teraz na krytykę, bo po Fabiańskim na mnie się naprawdę źle dużo wylało i wiesz, i ja tak popatrzyłem na te TikToki, nie? I mówię, wiesz, no chujowo się zachowałem, te TikToki jeszcze tak skrojone pod to wszystko, ale mówię, czy to się odbyło jakoś na mojej muzyce, wiesz, czy nie wiem, popkillery dalej mnie nominowały do progresu roku, wiesz, koncerty jakby dalej ludzie przychodzili, powiedziałem jakby, że nie powinienem w takich słowach mówić i tyle, nie? I wiesz, i wiesz, co to są łaska programy pańska na pstrym koniu tak jeździ. Paweł Tyburski hejtowany, Paweł Tybuński lubiony. Tak. Denis Załęcki lubiony, Denis teraz Załęcki jakby kochany. Tak. Amadeusz Ferrari. To jest w ogóle kurwa sinusoida, już kilkukrotna, nie? Już kilkukrotna. Ja też wiem dobrze, że też muszę być jakby w jakimś stopniu nielubiany. Też mnie muszą ludzie nazywać od pajaca w niektórych kręgach i tyle. I mam na to wyjebane. Wiesz, jak Maciej Turski mi ostatnio mówił, że no, bo to ktoś mi napisał, że kolejnego pato idioty próbuje, tak, że przecież jak prześledzi twoją historię, to jakim cudem może tak napisać? Ale ja mówię, ale czy ty myślisz, że taka osoba prześledzi historię, kurwa? Ona wchodzi w clickbait, nie? I tyle. Dokładnie, no tak. Ona, tak jak walczysz we freakach, jesteś patologiem. Ziomek mi napisał, Waldek Kasta to coś tam, nie, się przewraca w grobie, czy coś takiego, jak patrzy na program z tym gościem, który jest w tym samym programie, gdzie on prowadzi swoje audycje. A ja napisałem, tłuku pierdolony, Waldek Kasta jest moim znajomym z Wrocławia i mam z nim numer na płycie, kurwa, z Nulizmatykiem, coś tam. No, nie wiedziałem, coś tam, ale to pewnie się dograł z litości. No i takie właśnie, no i to jest to. To teraz dobrze, że przeszedłeś do muzyki. Ty jesteś teraz, znaczy, pewnie czujesz się bardziej w muzykiem niż freakfighterem, bo to jest jakby całe twoje życie i mówisz i tak dalej o tym, ale chciałbym bardziej spytać, jak idziesz ulicą, ci ludzie poznają, to chyba bardziej z powodu freakfightów, nie? Oczywiście, wiesz, no teraz byłem, to jest tak, 80% mnie poznaje, nie, no przesadzam, 70% z freakfightów, 20% z freestylu, 10% z muzyki. Ale te 10% na przykład mówi, słuchaj, mam 6 twoich płyt i tak dalej, byłem na tym i na tym koncercie. Ty rozróżniasz freestyle i muzyka? Tak, bo ja nie robię takiej muzyki, znaczy moja muzyka jest bardzo autorefleksyjna, faktycznie poszedłem trochę w melodyczną stronę, wiesz, zapisałem się na jakieś śpiewu już parę lat temu, ale to jest ciągle taka wyrażanie siebie, wyrażanie moich emocji, nie chciałbym, kurwa, być jakąś taką totalną komerchą, chcę jakoś to pogodzić, kurwa, wiesz, że no nie mogę rapować już, jak wiesz, w latach 90. Ice Cube i tak dalej, ale też nie chcę rapować o byle gównie, no bo teraz ta treść jest tak szalą, taka płytka, kurwa, że to aż szkoda gadać, wiesz. Gadałem wczoraj z Guziorem, nie? Przez telefon, bo zadzwonił do mnie po Hate Parku, mamy dobry kontakt i właśnie gadaliśmy o tym, że no totalnie im jesteś starszy, tym kurwa ten rap naprawdę cię wkurwia, bo albo niektórzy wyrośli z takich tekstów, które chce publika, albo wiesz, niektórzy na siłę rzucają takie teksty, więc... Ja nie przepadam za polskim, to mamy coś wspólnego, powiedziałeś, że nie lubisz polskiego nie rapu. Lubię, ja... W sensie... To mamy to samo, tylko że ja go nie słucham, a ty go tworzysz, ale... Tak, jest, ale paru, jest paru wykonawców, których bardzo lubię Gipsa, bardzo lubię... Awiego, bardzo lubię, kogo jeszcze, kurczę, lubię Bisza, stare płyty, Zeusa, stare płyty i tak dalej, ale no słucham najczęściej, wiesz, tych amerykańskich, słucham Post Malone jakiegoś, słucham NF-a, słucham... Post Malone podobno tego przeciwnika, tak w ogóle. Tak, nie? Bardzo, Post bardzo. Post Malone jest podobno tego Brazylijczyka, z którym wiesz walczy. Bardzo. I wiesz, ja to też sobie przepracowałem w głowie, że ja mam większy potencjał chyba freakfightowy niż muzyczny, bo moja muzyka jest trochę sama w sobie niszowa. Chciałbym nagrać kiedyś hit, moim największym marzeniem jest znowu być
drugi albo pierwszy na karcie na czasie, jeżeli chodzi o muzykę i zagrać. Znowu, wiesz, czyli byłeś. Byłem kiedyś drugi, byłem trzeci, byłem czwarty i tak dalej, ale no potem jakby trochę zastój miałem muzyczny, nie wiedziałem, w którą stronę iść, ale jakby nie kłócę się z tym, wiesz, freakfightowym świadkiem, bo ja też to trochę lubię, wiesz, przejdę sobie na galę, pooglądam. A to się też trochę uzupełnia, a ja byłem kiedyś pierwszy na karcie na czasie i to nikt nie zna tego filmiku, jak miałem w Kinia i Tomek, podróżniczy kanał, tak rozmawiamy, spotkaliśmy w Kenii czarnoskórego, który po polsku mówił, w ogóle mnie tam nie widać, ja za kamery mówię. Gorąco, because wina Tuska. Tuzi powiłamy wanimi nogami. Grzegorz? Grzegorz Brzemskie Siekiewicz. A to jest? Co to jest? This is? Grzeka Kongo. Witamy w Kenii. Okay. Nawet nikt nie wie, to jest, to było z 8 lat temu, 9, byłem jedynką na czasie, drugi był, pamiętam, dobra, nieważne, ale byłem jedynką, okay. Przez chwilę, tylko nikt o tym nie wie, ale wiesz co, wracając do muzyki, to też ci fajnie, słuchaj, to się jakby uzupełnia, to znaczy, wiesz, popularność Freak Fightów, my wszyscy, nie tylko ty, możemy fajnie przekuć na naszą pracę codzienną, mówię o influ wszystkich, nie? Ja popularność podcastu, czy tam czegoś, co robię, ty muzyki, no bo ktoś jednak, widząc się w tych freakfightach, może odpalić. Na przykład ja dzisiaj nigdy nie słuchałem tyle polskiego rapu, co dzisiaj. Okay. Ja słuchałem chyba 5 twoich kawałków. Okay. I jest dla mnie, to jest najwięcej w życiu. Okay. Ale wiesz o co mi chodzi, że ty tutaj zdobywasz, tak samo jak w tym, teraz tym Kingpin całym, tak. Że znowu przybędzie ci popularność i ty zyskasz też jako polski freakfighter i jako muzyk, i jako freestyle'owiec, bo ktoś cię może po prostu zauważyć i mój kur, fajny gość, co on robi. I tak, wiesz, dokładnie. I to fajnie. Potem powie, że muzyka chujowa, no ale sprawdzi chociaż, nie? Wiesz, ale wiesz, nie zakładam tego. Ale nie, ale serio, bo to, słuchaj, bo my mamy właśnie fajnie, ja kasę traktuję, dla mnie to ta kasa nie jest, wiesz, ja jakoś tam stabilny finansowo, ale... Ale ja też, ja więcej zarobiłem z muzyki niż ta kasa teraz po Kingpinie, to jeżeli to się ziści, to powiem, że tak, więcej zarobiłem z Freak Fightów. Okay, ale ogólnie na muzyce. Tak, no, to się dokładnie, ale mówię, że my mamy, wiesz, influ, tacy nawet, taki dubiel jak influ, coś tacy typowo influ, współpracę, to dla nich freakfighty są genialne. Tak. Bo to jest taka rozpoznawalność, to daje, wiesz, tak nowi ludzie się o tobie dowiadują i naprawdę wtedy później to przekuwasz. Dobra, odbędziesz tą walkę, zrobisz te konfy i później spływa, ludzie się tobą interesują, masz współpracę, jest no rozpoznawalność i tak dalej. A właśnie jak jest z pieniędzmi z muzyki? Bo ja jestem totalnie, wiesz, nie interesuję się, znaczy ja lubię muzykę, ale jakby no, technicznie się nie interesuję. Jak to jest? Powiedz tak, bo podejrzewam, że dużo z moich widzów nie wie, bo wy jak muzycy to gadacie, wiem, że głównie koncerty, tak, oddają, bardziej niż płyty, i tak? I digitale, i Spotify. Ja na przykład teraz namawiam... Spotify jest od niedawna, tak? Tak, tak, od kilku lat. Ja namawiam publikę teraz, żeby przechodziła na Spotify, bo tam łatwiej można wejść na jakieś playlisty, które, wiesz, zrobią... Spotify płaci, tak? YouTube? To zależy od kanału, jak kanał jest dogadany, bo tam osobno jakby jest dogadanie. Jak dogadujesz się ze Spotifyem? W sensie, no dogadujesz się ze Spotifyem i masz ileś za milion, nie? I tak dalej. Wiesz, no są niektórzy, wydaje mi się, że ja nie wiem, czy nie zdradzam jakiejś tajemnicy, ale wydaje mi się, że tak, że każdy Majors, czyli Universal, czy Sony, Warner i tak dalej, albo każdy label jak Borkru, jak Equality. Co to jest label? Mówmy o wytwórnia polsku. Muzyczna. Wytwórnia muzyczna, no, dobra. To każdy ma inną stawkę za milion na YouTubie i każdy ma milion na Spotify. To nawet nie wiedziałem. Tak. Ja... No ale dobra, ale bo mówisz, dogadujesz się. Jak na przykład ja jako podcast, czy ty, jakbyśmy założyli swój kanał, nie wiem, podróżniczy, podcastowy i tak dalej, no to my mamy z góry te stawki, te jakby ile mamy płacone za 1000, one są tam zależne i od okresu i tak dalej. A na Spotify jest inaczej, ty się z nimi dogadujesz, no bo tu YouTube. Wiesz, o co mi chodzi? Jak masz normalny kanał, byś teraz, nie wiem, Filipek w podróży sobie założył, no tu masz określoną ilość i ona jest tam różna, czasami od dnia, od miesiąca, no tak. Ale mniej więcej, no, no ty się osobiście dogadujesz. YouTube z góry ci to jakby narzuca, a na Spotify tak. Jest inaczej? Na Spotify też jest inaczej. Nie wiem, czy to jest okresowo, czy aż tak się nie dowiadywałem. Nie wiem, czy to jest jako, wiesz, że jedna umowa dogadana i tyle będzie za milion wyświetleń, ale na pewno jest tak, że zarabiasz, potrafisz dobre pieniądze zarobić. Ja na przykład... Ja nie wiedziałem w ogóle, że Spotify płaci. Jak byłem u żurnalisty, który ma potężne wyświetlenia na Spotify, to on mówił, że nie płaci, może za podcasty nie płaci. A może mi nie powiedział prawdy. Może nie, wiesz. No nie wiem, no to okej, ja też byłem żurnalistą, był spoko, ale no to nie wyobrażam sobie, żebym był muzykiem, wrzucał kawałki na Spotify, a ktoś to, wiesz, odsłuchiwał i jak, to jaki to jest sens, to wiesz, wszyscy by się zbuntowali, jakby kurwa Spotify nie płacił. No tak. Ja dostaję, wiesz, za fizyczne nakłady, którzy ludzie kupują sobie płytę, chociaż, wiesz, żeby gdzieś leżała. To jest mało teraz, nie? Kiedy ale było? Ja ciągle sprzedaję dużo, jakby u mnie jest około 1500, 2000. Czyli ta widownia jest taka wierna, bo to w tym momencie, w tych czasach, to tylko tacy psychofani kupują fizyczne płyty, nie? Bo to możesz w telefonie słuchać wszędzie. Ktoś, kto chce mieć fizycznie twoją płytę, to jest takim twoim, chce cię wesprzeć. Tak, bo to jest bardzo zależne, wydaje mi się, od
utożsamiania się z artystą. Tak, o tym właśnie chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że na przykład Smolasty sprzedaje bardzo mało fizyków, ale jego numery są wiralowe. Wiesz, puszczają je nad Wisłą, jakby gdzieś tutaj, to się nazywa repeat value, czyli chęć jakby ponownego puszczenia, bo wpada w ucho. Ja teraz się trochę też skupiam na repeat value, nie ukrywam, ale gdzieś moje płyty były bardzo liryczne przez lata. Przez to takich płyt się nie puszczało na melanżu, wiesz, jakby musiałeś raczej założyć słuchawki, pójść się przejść, albo mieć taki moment w życiu, w którym okay. się utożsamiałeś z tą liryką. I na przykład taka osoba dużo chętniej przychodziła na koncert i dużo chętniej kupowała tak. twój fizyk, zgadza ale się. Nie robiłem dużo wyświetleń na YouTubie w porównaniu z innymi tak. i dużo wyświetleń na Spotify'u. Teraz trochę się to zmienia, muszę przyznać, wiesz, no, mam jakąś konkretną sumę, którą zarabiam za muzykę miesięcznie, czasem jest to kilkanaście, czasem jest to nawet kilkadziesiąt, a czasem jest to bliżej dziewiątki, nie? Okej, okay, tysięcy miesięcznie. Tak, no. I tu mówisz o wszystkim, fajnie, bardzo szanuję to, że właśnie mówisz, bo ja lubię jak, wiesz, czasami ktoś nie chce, czy nie może powiedzieć oczywiście, ale fajnie jak ludzie właśnie też mają ogląd, bo wiesz, tak. widzą ciebie, nawet małolaci, powiedzmy, tak. nie? Widzą ciebie, obserwują, kurde, jak to jest z muzyki z rapu. Czyli powiedzmy, to jest tam dziewiątka dycha, 15 czy 20. Ale to jest bez koncertów. Koncerty okay. to są to jest jakby to, co ci przychodzi z muzyki tak digitalizowane. Tak, znaczy tak, Spotify, to wszystko, tak, wszystko, plus tak. sprzedaż płyt, powiedzmy, tak? Mniej więcej. Tak, okej. Tak. I do tego dochodzą koncerty. Tak, dokładnie. Bo u ciebie, bo jeszcze, ja wiem, że duzi twórcy, to jeszcze są bardzo duże pieniądze, są stantiemów, czyli z grania w radio, tak? Tak, Zajks, tak. Ale ty, ciebie jeszcze nie grają? Grali jakby parę razy, ale nie dostawałem aż takich dużych pieniędzy. Okay. Ale na przykład mogę powiedzieć, że 3 dni temu byłem w Warszawie i gdzieś tam nakupowałem sobie jakichś różnych rzeczy i mówię, a wejdę na konto, pewnie kurwa ubyło mi z 500 zł, a patrzę, przybyło mi 400, bo za X mi zapłacił 900, nie? I tak dalej, więc to tak wygląda, ale czasami mi, wiesz, parę tysięcy, ale na przykład... Ale za X właśnie to jest za odtwarzanie X... gdzieś w publiczne, w radio, tak, radio, dokładnie. Telewizja. I na przykład... Ty nie wiesz gdzie, nie? Po prostu nie wiem, nie wiem, ale na przykład jak mój tato kiedyś organizował parę koncertów, bo on w gminie teraz pracuje i to on mówił, że oni muszą ten zapłacić. Ten tato, za którego jesteś tak disowany, też jest mega mądre, kurwa. Tak. Tata był policjantem, no to już tak. kurwa... Był, jeszcze w czasie przeszłym, wiesz. Ja to gdzieś tam mówię, co oni się, co? Ja to wiesz, a jeszcze ze swoją przeszłością tak się zainteresowałem. Czego, co tu? Bo już prawie od 60 szło. Tak. Tata policjant. Mówię, ja pierdolę ludzie. No dobra, kontynuuj. No i wiesz, mój tato parę razy, bo on teraz normalnie w gminie pracuje, w takiej małej i parę razy organizował Dni Miasta. I też mówił, że musieli odprowadzać jakieś konkretne sumy do Zaiksu. Jakby za to, że wiesz, że te kawałki nie moje, bo mi płaciły osobno za koncert, ale gdzieś jak chcieli puszczać jakiegoś, nie wiem, w przerwach kogoś i tak dalej, to musieli za to płacić. Okej, okay, czyli na jakimś festynie, czy coś. To szczerze, każde publiczne odtworzenie. Ja tak? za chuja nie wiem, jak ten Zajks trochę działa, bo mi to bardzo dużo osób tłumaczyło, a dalej tego nie kumam. No. Nie, no to są pewnie jakieś, wiesz, ma jakieś algorytmy jakieś tak, wzory tak. na to, ale no ważne, że płaci. Znaczy ja wiem, że w wypadku bardzo dużych twórców, ja, to jest taka informacja sprzed, nie wiem, 20 lat, serio, bo mi tak utkwiło, dlatego pytam, gdzieś mi utkwiło, że ten z Polis, Boże, kto był ten Jamal. Nie, ten z Polis, kurwa, ten, Jezu. Every breath you take, kurwa, no Jezu. No nie wiem, ale... Boże, ja pierdolę, Every breath you take to śpiewa, albo Englishman in New York. No nie wiem. Kurwa, no nie, muzykiem jesteś. Nie, ja muzyk gra na instrumencie. Jestem, kurwa, ścierwem, czyli raperem. Ale będzie teraz wstyd. Wiesz, taki, kurwa, mega znany gość. Znajdę, a powiem, że była informacja, że on stantiemu z samych Stanów z jednego kawałka właśnie, Break You Take, miał chyba 10 tysięcy dolarów dziennie. I wiesz, i to mnie jakby dało, jak wiesz, jakie to są potężne, tylko to jest właśnie przy odtwarzaniu, wiesz, jakiegoś potężnego przeboju, czy taki, wiesz, taki Europe, co zrobił Final Countdown, jedyny kawałek, ja podejrzewam, że oni, ich dzieci będą żyli, nie? Albo John Legend. Tak, bo to jakieś radio zawsze gdzieś na świecie zagra. To mnie uderzyło, wiesz, bo on miał, ten zespół Police i ten, którego znajdę z chwilę, ma mnóstwo tych kawałków, a to było za tą jedną piosenkę i tylko ze Stanów Zjednoczonych z jednego dnia, myślę, o kurwa, ile tego jest. Także, wiesz, jak już pójdzie coś wiralem i tak międzynarodowo, no Sting, kurwa, jego macie. Jaki wstyd. No. Okay. Czyli, ale teraz w tym momencie dalej ta muzyka jest dla ciebie większym dochodem niż chyba teraz to się zmieniło, jeżeli ale mnie nie wyjawią na Kingpinie, tak, ale dalej jest moim takim planem na życie, nie? Jakby wiesz, o co chodzi. Tylko takim, że już nie mam takiej presji, bo wcześniej miałem, że dobra, trzeba zapierdalać z kolejną płytą, ta się przyjęła i tak dalej. No właśnie. Albo dobrze, albo źle i trzeba robić następną, a teraz mam tak, że wiesz, że wypuszczę kawałek raz na półtora miesiąca, jest git. Wiesz, my to też jest lepsze podejście. Tak, my jako Quality też gramy, wiesz, bo zrobiliśmy płytę, która jest platynowa, jako wspólne 5 ziomków, 6 i jako wytwórnia i teraz gramy na Sun Festiwalu, na Hip Hop Giżycko, na Hip Hop Płocku, więc wiesz, takie największe sceny. Moim marzeniem jest tam zagrać ze swoim
materiałem, a nie, że wiesz, jakby z kolegialnym materiałem, chociaż wiesz... Ty te koncerty, co grasz, to nie grasz jako Filipek, tak? Tylko nie, gram jako Filipek. Tak, ale czasami też gramy jako kumple, bo jako Quality pojechaliśmy na kilka wyjazdów i nagraliśmy wspólną płytę, która się nazywa Kumple. Okej, i to jest grupa jakby to pięciu gości, jakby zespół, no, tak, stworzony tak, jakby tak, pod konto tak, jednej płyty tak. I gracie też koncerty, kawałki z tej płyty tak, jeżdżąc. Tak, dokładnie. Gips tam jest, jakby Michel i tak dalej, no dużo tam osób jest, nie? No. Ale, no dobra, ale jeżeli chodzi o muzykę, bo ja bym tego nie rozdzielał, co rozdzieliłeś, to większe sukcesy, o tak, może odnosi się jako freestyle'owiec. Jako freestyle'owiec uważam, że byłem absolutną topką jakby w tym wszystkim. Ja słyszałem czyjeś opinię i to właśnie chyba nawet twojego, kogoś z kim się chyba tam disowałeś czy coś, że ty jesteś numerem jeden, nikt nie ma do ciebie podlotów w tym momencie w Polsce. Tak się, znaczy, ja, wiesz, ja się w tym mocno nie irytuję, ale też przebrnąłem, obejrzałem, akurat to lubię, to jest fajne, ja lubię. Tak, ja rozumiem. Te disy, wiesz, wzajemne, tak. Te punchy, disy są fajne, tak. No to ja ci powiem, że szacun. W sensie, ja do tego miałem talent, miałem naturalny dryg, do muzyki nie miałem, a bardzo się chciałem wyrażać muzycznie, ale freestyle był taki, wiesz, że my siedzieliśmy z ziomkami i nawiedzieliśmy, na twoja stara i tak dalej, każdy się punchował, wiesz, w gimnazjum. No ja w pewnym momencie był beef Tedę Speja, Tedego Speją. No i ja patrzę, a oni się tam, kurwa, wiesz, wyzywali, nie? Ja mówię, jakie to jest zajebiste, nie? Kurwa, ciekawe, czy coś dalej jest takiego w Polsce. I w ogóle to jest ciekawa historia. Mój pierwszy taki freestyle to sobie napisałem na kartce i moja koleżanka też słuchała rapu i ona też sobie napisała na kartce. Wyszliśmy przed szkołę, się zrobiło kółko i jakby i się cisnęliśmy i ona mnie wtedy strasznie zjadła, nie? Jakby, wiesz, i ja przyszła nauczycielka i kazała nam wypierdalać, nie? I ja potem poznałem te całe WBW. Twoja pierwsza bitwa. Tak, ja potem poznałem te całe WBW, była bitwa w Miliczu. Jeszcze raz i sprawdzaj, to jest bania. Jakiś szczupak, z mordy wyglądasz jak pirania. Jeszcze raz i sprawdzaj, raz. Na podstawie twojego mózgu mógłbym nakręcić podwodny świat. I to jest tak, no dokładnie Filip to król. A nie jesteś klasykiem jak swimming pool. Pojechałem na tą bitwę w Miliczu, no. WBW, czyli co? Wielka Bitwa Warszawska. To były takie nieoficjalne mistrzostwa Polski przez wiele, wiele lat. Teraz najważniejszą bitwą, tak mi się wydaje, jest bitwa o południe, którą wygrałem. A WBW na przykład wielokrotnie, dwa razy wygrywał Koro, dwa razy wygrywał Edzio. A ja na przykład nigdy nie wygrałem tego WBW, bo też za bardzo mnie to spinało, wiesz. Wygrywałem wszystkie bitwy w Polsce, przyjeżdżałem na WBW i strasznie byłem spięty, wiesz. Nie umiałem sobie poradzić z emocjami, bo to też tworzyło moją samoocenę. Teraz jakby moją samoocenę tworzą freakfighty, to jakim jestem człowiekiem, rodzina, bliscy, muzyka i tak dalej. Ja wtedy miałem tylko freestyle, wiesz, no ja byłem gościem z takiego, wiesz, miałem ciężkie dość dzieciństwo, jeżeli chodzi o relacje z rówieśnikami, z rodzicami, dużo się szlajałem jakby i wiesz, w psychologii to powiem, nie chcę też kurwa wychodzić na jakiegoś pseudointeligenta, ale zastanawiałem się, czy to powiedzieć. W psychologii jest coś takiego jak dysocjacja, że wymyślasz siebie samego, nie? Na nowo, ponieważ ci nie pasuje twoje życie. I moja jakby pani psycholog powiedziała, że ja bardzo dużo ja nie miałem tego wrażenia, ale że bardzo dużo dysocjowałem w swoim dzieciństwie, ponieważ nie dogadywałem się i z rodzicami i byłem bardzo zbuntowany i właśnie ten freestyle to było takie moje alter ego. Nie lubiłem Filipa Marcinka, lubiłem Filipka. Ale jak Filipek przegrywał na freestylu, to wiesz, jakby cały świat mi się walił. A właśnie, ja zapomniałem, powinniśmy może od tego zacząć, bo mam tu ciebie, a po prostu robisz to wszędzie, to może zróbmy też tu. Dam ci trzy słowa, a ty zarapujesz, co? A jak Edzio. A nie, no właśnie chciałem powiedzieć, żebyś się wkurił, że cię mylę z nim. Ja mówię, jak przyjedzie Filipek, to muszę mu dopowiedzieć. Ale na sam koniec, dobra? Nie, no to ja się z tego śmieję, myślałem, że się wkurzysz, powiesz, to nie ja. On wszędzie cię nie idzie, to trzy słowa. No nie, no to jakby ja lubię Edzio. No właśnie, lubisz go czy nie? Lubię go, bo w sensie była taka jedna... Takie jest wrażenie w internecie, że nie. W sensie, inaczej, ja go bardzo długo znam, naprawdę bardzo długo. On jest moim przeciwieństwem, jeżeli chodzi o podejście do świata. Ja bym powiedział, że jestem taki liberalny, lewicowy, jestem trochę, może nie, że agnostykiem, ale nienawidzę kościoła. To ja mam takie samo podejście jak ty. Ja nawet może mniej lewicowy, ale liberał typu. Okej. Wolnościowy. Ale nie wolnościowy w rozumieniu Konfederacji, bo no oni są wolnościowi i wszystkiego zabraniają. Nie, no tak, ale jakby wiesz, oni mają takie ślepe grono, kurwa, osób, że... Ale wiesz, mi się to podoba. Wolnościowcy i ostatnio Medzet powiedział, żeby małżeństwo było nierozrywalne, państwowe. Taka wolność, wiesz. Jakby, no to jest tragedia, wiesz, potem wyrwane z kontekstu i tak dalej, wiesz. Nawet szkoda... A Edzio w drugą stronę? Tak, tylko że
Edzio się stosuje do tych zasad. Jakby powiedziałbym, że ciężko przy takim hermetycznym, wiesz, światopoglądzie być w 100% hipokrytą, ale on to na swój sposób sobie zdefiniował tak, że on naprawdę się stara. W sensie, wiesz, jakby jest... Co ty gadasz? Jest, tak, jest bardzo dobrym człowiekiem, którym ja przeżyłem wiele. Na przykład jakiejś sytuacji, że wiesz, fura mi się zepsuła na drugim końcu Polski, wyzwaniałem ziomków, jak Edzio jako jedyny przyjechał mi pomóc. Wiesz, były jakieś inne sytuacje, że wiesz, dzieliliśmy się szmalem, on był bardzo zawsze uczciwy. Mi się bardzo nie podobało jego podejście do wielu spraw, ale jako człowiek, tak prywatnie, zawsze był dobrym gościem. Kurde, i wiesz. Znaczy nie dziwiliśmy, że był dobry, tylko z tym podejściem, bo ja myślałem, tak, że to towarzystwo całe nasze, freakfightowo, coś, no właśnie Cichy jest taki też właśnie prawicowy, co to też nas bardzo różniło. Te wszystkie te żołnierze wyklęci, zaklęci i te takie, no w tą stronę martyrologii i tych. Okay. Ale Edzio też właśnie taki, tak, właśnie prawicowy. Tak. Ja myślę, że Edzio dużo bardziej niż Cichy. Co ty gadasz? Tak. Tylko, że wiesz... Ale tak całkiem PiS? Nie, on nie jest za PiS-em, on jest za Konfederacją. Kiedyś okay. był, teraz wydaje mi się, że jakby to przeanalizował, jakbyś mu badania naukowe przeciwstawił do tego, co Mencen pierdoli i Bosak, wiesz, no to... Tylko, że to jest beton, oni też wszystko usprawiedliwiają wiarą i ta wiara, wiesz, każdy ich fikołek taki myśleniowy, wszystko usprawiedliwia. Nie wiem, jak jest teraz z Edzią, nie poruszam tego tematu. Nie, no okej, okay. Ja po prostu jako... W sensie, nie poruszam tego z nim. Tak, nie, ale, jakby... ale mówię, też mnie zdziwiłeś, bo jak tak co... On jakoś coś, jako... Słuchaj, ja go w ogóle, bo ja byłem TikTokerem przecież, teraz mam w dupie tego TikToka, mnie tak potraktował, że mi, wiesz, to konto wywalili, ale generalnie właśnie Edzia z tych TikToków i dla mnie taki, wiesz, mało lat śmieszny TikToker i nagle ja się nawet zdziwiłem, jak go zacząłem na jakiejś bitwie czy coś, bo myślałem, że to jest taki, wiesz, śmieszny mały TikToker, a że on coś w tym rapie jednak tak poważniej robi niż nagrywanie TikToków, ale jednak on nam sobie też radzi w tych bitwach i przecież chyba teraz byliście w finale, tak? Edzio był w półfinale, ale Edzio zawsze był świetnym freestyle'owcem i tego nie można mu ujmować. On był kiepskim raperem, uważam, slash na... miał swoje momenty, jakby gdzieś te trochę wybijał ponad przeciętność. A on też nagrywa płyty, robi muzykę tak, że... Tak, tak, ale to jakby, kurwa, on ma trochę problem z podejściem do smaków, jakby takich, wiesz, estetyki takiej słownej. Często też jego teksty są dość infantylne, powtarzane z freestylu. Ma też kawałki, które naprawdę fajnie, jakby, wiesz... A jakby porównać ciebie do niego, jeżeli chodzi o sukcesy w sprzedaży płyt i zasięgi takie no nie, już muzyczne? No to, wiesz, ja nie jestem nikim, uważam, poważnym, w sensie nie jestem w top 10 polskiej rapu, ale wiesz, ja mam złotą płytę na swoim koncie. Edzio nie ma złotej płyty, no to jest jak wiesz, jakbyś porównywał Almę do KSW, nie? I tak dalej. Ale Edzio też, na przykład, powiem ci taką sytuację, nie rozwinę się w niej, ale na przykład Edzio miał tą sytuację, że on zdisował dziewczynę. A ty na tej bitwie jesteś jak moja była z rymami, bo też dałeś dupy przed kamerami. Nie, w sensie... No właśnie, było coś takie... tą dziewczyną straszny shame na niego padł. Tak, ja też dokładnie nie znam sytuacji, że się rozstał dziewczyną, gdzieś ją wyrzucił, zapalenie, papierosów... No, taka niby plota była, w którą ja szczerze nie wierzę. Nie, ale tak na nie poszło gdzieś, nie internetem. Edzio zamiast to, wiesz, na spokojnie, wiesz, jakby to emocjonalnie nagrał numer, który jakby... Ja nie lubię takich rzeczy. Cringe'em był ten numer. Wywalaniem swoich rzeczy. Tak, może napisać o dziewczynie X kawałek, czy o miłości do niej, czy tęsknocie, czy nawet ją zdisować, ale jak się rozstajesz, to wywalanie tego, takie, nie wiem, dla mnie to jest w ogóle słabe, nie? W każdym razie pamiętam, że ja to tak zobaczyłem, mówię, no... Ale ty też nie oszczędzałeś jego dziewczyny na bitwie. No. Ale dzisiaj jest gorąco, taka rozkwina, chyba się obnażę publicznie, jak twoja dziewczyna. Tak, ale to nigdy nie jest personalne, wiesz, o co chodzi. A on tak personalny, bo też był w związku bardzo publicznym, jakby, i to było, że wszyscy wiedzieli. I pamiętam, że... To był z jakąś tam influ? Tak, był. I ja go bardzo, może nie, że pocisnąłem, ale pierwszy raz wyraziłem publicznie, że naprawdę, kurwa, no, zachował się jak debil. I pamiętam, że... Tak siedziałem jeden dzień i naprawdę mnie gryzły wyrzuty, kurwa, sumienia. Przypomniałem sobie te wszystkie, kurwa, sytuacje z tym Piotkiem, gdzie on za każdym razem był, kurwa, w porządku wobec mnie. I mówię, kurwa mać, a może powinienem mu to napisać, jakby, wiesz, w prywatnej wiadomości, że, wiesz, dużo osób mnie pytało i tak dalej, co myślę, bo zrobiłem wtedy w tamtym czasie jakoś niefortunnie Q&A, nie? Zniesmaczona po zaspamowaną skrzynkę odbiorczą. Pamiętam, że naprawdę gryzłem się, kurwa, przez cały dzień i nie mogłem zasnąć i o trzeciej, kurwa, wiesz, notatnik i taki, kurwa, wielkie wypracowanie mu napisałem, co myślę o tej sytuacji, co jest chujowe w nim, a co jest niechujowe, bardzo ostre słowa, ale zaznaczałem cały czas, że uważam, że jest dobrym człowiekiem, który się pogubił. I naprawdę... wydaje mi się, że jakbym napisał wielu swoim ziomkom takie coś, którzy to by się unieśli dumą i powiedzieli, wiesz, ja go tam nie wyzywałem, ale wiesz, ale no nie oszczędzałem go też, jeżeli chodzi o moją opinię. Szorstka męska opinia. Bardzo szorstka. I pamiętam, że
Edzio naprawdę odpisał mi i jakby z kilkoma rzeczami się nie zgodził, ale wiesz, docenił to i też powiedział, że na kilka rzeczy jakby otworzył sobie oczy, w sensie tak mi się wydaje, bo skasował ten numer, jakby nie chcę też mówić, że to jest wszystko zależne ode mnie, nie? I tak dalej. Ale no, natomiast... może jedna była ze składowych tego decyzji, tak? Tak. I naprawdę się poczułem, że to jest fajny gościu, w chuj, tylko że on po prostu no przez ten jakiś swój światopogląd, który jest bardzo trudny, kurwa, i on też nie miał, to też nie powinienem mówić, ale powiedzmy sobie szczerze, że jakby Edzio chyba też parę razy o tym mówił, że on też nie miał łatwo w życiu, nie będę się rozwijał, ale wiesz, jakby to nie był bananowy chłopak, kurwa, mm-hmm. i tak dalej. I wiesz, i ja naprawdę, jak on, wiesz, potem wiele razy z nim gadałem, to sobie pomyślałem, że on nie jest zepsuty, kurwa, tylko po prostu robi sobie gówno content na TikToku, który monetyzuje. I wiesz, i ja zawsze miałem o nim pozytywne, w sensie ten jeden raz, kurwa, źle się pochopnie trochę wyraziłem, a potem zawsze miałem i przed, i po, zawsze miałem o nim pozytywne zdanie jako o Piotku Bylinie, nie jako o Edzie. Mm-hmm. Ale on, mówisz, content na TikToku monetyzuje, no to ogólnie TikTok nie płaci za wyświetlenia. No nie, ale on, wiesz, no ale wydaje mi się, że kurwa, gdyby Edzio był tylko freestylowcem, to by nie poszedł na Hajlik, nie miał, wiesz, rozumiem. Tych współprac z Żabką, kurwa, i tak dalej, z tymi hulajnogami miejskimi, nie widziałem za dużo. Ale on jak w tym w świecie Freak Fightów też się pojawił i znikł, nie? Ale słyszałem, że jeszcze się pojawi. No. Przepraszam. Tak, leak. Jest leak. No, nie, no to Bogdy nas znowu nienawidzi. Kiedy. Nie, ale wiesz co, ale no nie radzi sobie, mówię aż tak dobrze też jak ty, nie? Ty jesteś co chwilę. On jednak był, on raz czy dwa walczył? Dwa razy walczył. Razy. No i nie, raz, nie, przepraszam, raz, ale ja z nim na przykład trenowałem. Przyjechałem do Gdańska i on jest bardzo, bardzo silny, jak na to, ile waży i jaki ma wzrost. Jest bardzo... Bo nie wzrostu gdzieś tak twojego, tak, mojego. Nie? Jest bardzo, bardzo pospinany, ale uważam, że parterowo ma bardzo mocne i zapasową predyspozycję i on to też wie. I wiesz, i uważam, że... Tak ja na przykład byłem ciekawy, jak on się zaprezentuje na Fame MMA, bo on zawsze był taką ostatnią osobą do jakichś bujek publicznych, mm-hmm. czy coś takiego, mm-hmm. wiesz. Ja też nie jestem jakimś wirażką, ale parę takich rzeczy zaliczyłem w swoim życiu, mm-hmm. Edzio nigdy. A na przykład pokazał charakter, wiesz, ten, tak. tego nie wiadomo, że tak. przeciwnik Czuks, tak. ale wiesz, jakby przyjął cios na mordę, obalił go, jakby poddał. Ale kurde, z tym światopoglądem miałeś tak... Znaczy gdzieś tam, wiesz, nie będę musiał to dopatrzeć i doczytać, ale strasznie inaczej go odbierałem, nie? No ale tak? to tak go jakoś... Ale to co, jego bardziej tak, on tak z domu wyniósł, jego tak kształtowało właśnie, to jest często gdzieś z domu wnosisz, bo to takie katolicko-prawicowe to właśnie bardziej... Wydaje mi się, tam... że mu wiara pomogła w wielu, aha, wielu okay. sytuacjach dlatego w jego tak... życiu, ale za bardzo się też jakby za mocno ją przeinterpretował okay. jakby i okay. ja to rozumiem, bo wiesz, on chyba też jakby w kawałkach o tym mówi, więc ja nie zdradzam jakiejś tajemnicy, ale po prostu no, wiara mu na pewno pomogła, ale nie potrafi teraz, jest tak silnie przywiązany do tej okay. wiary, że, no, że wydaje mi się... Powinny, tak? tak. Chociaż Edzio na przykład mnie też wypunktował, że on zna dużo bardziej ortodoksyjnych katolików niż on sam i to nie jest tak, że on... Ja po prostu się nie otaczam jakby takimi ludźmi z takim światopoglądem, nie? Bo mm-hmm, ja jestem mm-hmm. bardzo taki... No tak, no rób tak. ta co chce, ta dopóki mnie nie krzywdzisz, nie? I tak dalej. Jestem za tym, żeby, wiesz, były związki partnerskie. Jestem tak, za, ja uważam, że... Ludziom, nie każdy się rodzi, wiesz, jak mata i tak dalej, tak, w sensie to nie tak. jest hejt, no ale tak, wiesz, ludziom tak, trzeba pomagać, tak. nie? Wiadomo, że to musi być jakieś mądrze wyważone, nie? Nie, że każdemu, kurwa, damy tyle i tyle, ale wiesz, jakby mam takie empatyczne raczej podejście. Edzio, nie wiem, wiem, że przez wiele lat był takim no, mocnym prawicowcem. Czego będzie zaprosić i pogadać o tym? Ale zaproś, jakby, bo on jest, tak, bo on jest tak, bardzo tak. sympatycznym tak, gościem. Tak, to ja pogadam z nim o tym, to fajny, fajny temat, to, bo to będę miał, wiesz, bo my jak totalnie mamy taki sam światopogląd, to na przykład na ten temat bez sensu gadać, tak. no bo co, to będziemy gadać, tak? Z kim się tak. fajnie pospierać. Tak. Ale ty to swoje życie to też, bo ty generalnie rodzice gdzieś tam wykształceni, nauczyciele, gdzieś tam cała twoja rodzina taka, no że ty miałeś dobry przykład, nie było jakiejś tam patoli i tak dalej, ale znowu studiów, to ty zaliczyłeś wszystko włącznie serbskim i chorwackim, tak, kurwa. Tak. Chłop, kurwa, studiował, co to jest, filologia serbsko-chorwacka? Tak, tak, tak. Ja tak, pierdolę, no. powiedz coś po serbsku. Jakbyś był ładną dupą, to bym powiedział Tisi Lepade Wojka. I to przez 5 lat studiów się nauczył. Tak, nie, ja mogę powiedzieć, że ja żywię mu Wrocław. Ja, moja porodica nie jest wielka. Właśnie, nie wiem, jak jest, zapomniałem, jak jest 7. Jakbym miał 26 lat, to bym umiał powiedzieć, że ja jej mam 26 godzina. No to masz cały czas 26, bo tam jest inny kalendarz, tak, i koniec. Jakiś gregoriański albo wiktoriański. Ale bo ty te studia tak skakałeś, bo ja właśnie mówiłeś to, że o tym też skakałeś, tak, bo cały czas ci coś nie pasowało, tak? No, ile studiowałeś te serbsko-chorwackie? Chwilę rok. Chyba. Rok nie, ja zdałem pierwszy semestr, nie? Jakby wiesz.
ja Czebity da nas na putowaniu, to jest ja będę dzisiaj na chyba imprezie, czy coś takiego, wiesz? Nie chcę już takim, kurwa, być, wiesz, fleksiarzem, że znam 10 słów, bo naprawdę znam z 15, kurwa, zdań, ale wiesz, ale coś tam umiem. No, wiesz co, ja bardzo dużo szukałem swojej drogi w życiu, jakby właśnie przez to, że moja rodzina jest bardzo mocno nauczycielska, miała jakiś ortodoksyjny pogląd też, wiesz, na to, kto czym powinien się zajmować, a wiesz, a ja to powinien... musisz zdobyć wykształcenie, nie? Tak, a ja, wiesz, ja nigdy, kurwa, nienawidziłem pracować, wiesz, na etat, ja chciałem robić muzykę i trochę się tak bujałem po Wrocławiu, trochę, wiesz, jakby byłem też pokłócony jakby z rodzicami, przez których bardzo kocham, jakby, i którzy mi bardzo dużo w życiu pomogli, ale miałem taki mocny bunt, że potrafiłem się, nie wiem, prawie rok z nimi nie odzywać, wiesz, mieszkałem we Wrocławiu sam poniekąd, musiałem się utrzymywać, a studiowałem, a i wiesz, miałem takie momenty, że na przykład nie miałem za czynszku, już gadałem to z Turskim, wiesz, dużo osób miało gorszą martyrologię niż ja, ale na przykład mam co przepracowywać w swojej głowie i na pewno uważam, że kontakt z rodzicami jest najważniejszą rzeczą, z której nie można rezygnować, bo na przykład mój tato mnie w chuj wspiera, nie, teraz i tak dalej, jest w chuj zajebistym człowiekiem, moja mama tak samo, tylko po prostu tak jak moja mama powiedziała kiedyś, jak my to mieliśmy zrozumieć, że ty chcesz być, kurwa, raperem i tak dalej, jak to brzmi w Miliczu, nie, tak, i tak, tak dalej. Tak, 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 ale wiesz, w ogóle taki punkt, ty masz akurat z muzyką, ja miałem też podobnie, ja tak, też mam, ja genialnych rodziców, to tak, kurde, tak jakby, wiesz, teraz to widzę, tak, jak z obrazka, jak z książki, wszystko jest jak trzeba, a miałem taki okres, że ja szczerze nienawidziłem, nie wiadomo za co, ale przychodzi taki okres, wiesz, buntu i oni cię nie rozumieją, mają tam inne trochę wyobrażenia co do ciebie, ty chcesz iść swoją drogą, no i robi się spina. Ważne, że teraz się dogadali i teraz cię wspierają, jakby tak, to rozumieją, tak, nie? Tak. Prawda jest taka, że każdy ma jakieś sytuacje do przepracowania z dzieciństwa, tak, z rodzicami, że nie ma idealnych, kurwa, rodzin. No chyba, że się rodzisz, że jeden jest psychologiem, drugi też, ale z drugiej strony nawet, kurwa, tam, wiesz, jakby, psychologowie, wiesz, to są najgorsze świry, serio, ja kiedyś byłem na, to nie wiem, czy to mówiłem, byłem kiedyś na, u żurnalisty to mówiłem, na jakimś, bo ja też dużo kiedyś chodziłem, jakiś tam właśnie psycholog, w końcu zrozumiałem, po prostu jestem jebnięty i muszę się z tym pogodzić, ale kiedyś chodziłem i jakaś tam psycholog wysłała, to była jakaś grupa otwarcia, pamiętam, na 4 dni do lasu, chłopie, telefony zabrane, wszystko, nawet palić nie było można, kto palił, tam oczywiście jako nie wychodzisz poza domek i od rana do wieczora rycie bani, nie? I ja w pewnym momencie się ściąłem, że w mojej grupie, która liczyła chyba 10 osób, tam były dwie takie grupy, chyba 7 czy 8 jest psychologów. Okay. I oni to dopiero mają, bo wiesz dlaczego? I oni mają taki przykład, koło mnie siedzi jaka dziewczyna, ona przyszła któregoś tam dnia i ona zaczyna płakać. I mówię, dlaczego? Ona mówi, że do niej wczoraj mąż zadzwonił i tak jakby spytał się, co robisz, tak jakby z sugerowaniem, tak jakby chciał upilnować. I ona, mm-hmm, i ona się rozpłakała, że jak on może po tyle latach małżeństwa jej nie ufać? I ja sobie myślę, co ona pierdoli? Zamiast się cieszyć, że on dalej jest zazdrosny, powiem tak, to nie była najpiękniejsza kobieta, ani najszczuplejsza, ani najmłodsza. Okay. I ja sobie myślę, kurwa, zamiast ona docenić to, że facet jednak po męsku dalej jakby o nią zazdrości, wiesz, czy coś, ona i oni właśnie tak mają ci psychologowie, że oni tak rozpierdalają na takie momenty, widział problemy, gdzie nie masz. Dlatego to, co powiedziałeś, jak było dwóch psychologów, to dziecko miało jeszcze gorzej, uważam. A znasz szczęśliwe związki w ogóle? To znaczy takich związki ja uważam mega szczęśliwy. Okay. I to, okay, wiesz, jestem swoją żoną 10 lat i kurwa nie ma się do czego przyjebać. Okej, rozumiem. Ja na przykład, wiesz, wśród moich rówieśników widzę, że to jest mega trudne. Wiesz, ojoj. To jest, dlatego... Jedną z najlepszych rzeczy, którą zrobiłem w swoim życiu, nie było przeprowadzenie się do Warszawy, jakby, bo ja jestem przekonany, żeby mi odpierdoliło, kurwa. Ja znam swój ląd i ja jestem bardzo jakby takim ekspresyjnym, emocjonalnym gościem, zwłaszcza jeszcze parę lat temu. I jestem przekonany, kurwa, i mi parę razy odpierdalało. Mamy dużo wspólnego. No, po zwykłych, kurwa, jakichś boostach fejmu i tak dalej. A teraz jakby mój tato czy mama dzisiaj pytali, czy ty, a teraz to chyba jesteś w ogóle już w chuj popularny. Jakby ja tego nie widzę, bo ja siedzę, kurwa, na piździe we Wrocławiu i ja albo jeżdżę na lekcje śpiewu, albo jeżdżę na treningi do panczera. Czasem gdzieś wychodzę z dziewczyną coś zjeść, ale jakby, wiesz, totalnie siedzę na dupsku, kurwa, bo ja wiem, jakim, kurwa, wiesz, tak, co ja odpierdalałem w swoim życiu. Tak, no i dlatego, a miałem takie, wiesz, ja już miałem pokój u ryby, jakby, z którym walczyłem, wiesz, miałem się tam przeprowadzić i czasami Warszawka mam tak... Warszawka wciąga. Tak, jakby Warszawka wciąga i ja, a wiem, że też dużo bym osób poznał, czy coś takiego, ale etos pracy na przykład takich osób jak Gips pokazuje mi, że to jest pójście na łatwiznę, że albo będziesz naprawdę dobry, że wszyscy będą, kurwa, ciebie słuchać, bo jesteś dobry, albo po prostu będziesz się bujał ze znanymi ludźmi, kurwa, a
ja nie chcę się bujać ze znanymi ludźmi, zwłaszcza, że teraz celebryckie środowisko jest takie, kurwa, że no, oni nie mają nic do zaoferowania. Wiesz, ja, jakbym na przykład 10 lat temu poznał PZ-a i by okazał się chujem, to bym chociaż mówił, dobra, ale on jest geniuszem muzycznym, nie? I tak dalej. Wiadomo, miałbym awersję. Nigdy ich nie poznałem, bardzo bym chciał, ale na przykład jakbym, wiesz, jakbym teraz poznał kogoś i z celebrytów, którzy nic nie robią, tylko są znani, to bym powiedział, ja pierdolę, jakie to jest, kurwa, płytkie. W sensie, tak poznaję, ale jakbym się trzymał, wiesz, z takimi ludźmi. Dlatego ten Wrocław jest moim takim buforem, kurwa. Ale to też nie jest, wiesz, małe miasto, ono też kusi, ale... Nie, ale ja już wszędzie tam, no, kurwa, właśnie, byłem. No właśnie, o to chodzi właśnie. Ja to miałem powiedzieć, że na przykład ten Kraków to jeszcze bardziej rozruchowy niż Warszawa, ale jednak jak u siebie, to u siebie. Ale tak mówisz, jakby się gdzieś wyjechało i by cię tak, wiesz, wchłonęło. Ja pamiętam, wiesz, co, kiedy przy Casino Star, wtedy jak prowadziłem to pamiętne, to tam Meduska był i Meduska wtedy, rozmawiałem z nimi, się niedawno przesadził do Warszawy. Jak on był tym zachwycony i właśnie tym, że go wchłonęło. Jak on non-stop imprezy i tak dalej, i my tak wszyscy po sobie, że jakby, chłopcze, nie wiesz, co czynisz. Tak. Nie, ty jeszcze nie wiesz, on był tak zachwycony, a wtedy mówi, że 3 tygodnie mieszka i mówi, tak, tu już, i poznał tą dupę i tą, z tą się umówił, tu był melanż, i my tak po sobie, no, już niedługo będziesz tego żałował, bo to, wiesz, to nie jest nic dobrego, a przede wszystkim tak mówisz, nie pchać się do przodu, to każdy z nas coś tam, już jesteśmy jakoś popularni, więc mamy jakiś tam potencjał i każdy melanż, każdy coś ten potencjał obniża i zabiera ci ten czas, co mógłbyś zrobić, tak, uwstecznia cię. Dokładnie, wiesz, ja teraz mam coś takiego, że raz na 3 tygodnie przejeżdżam do Warszawy, śpię u ziomka, robię muzykę, jeżeli jestem z siebie zadowolony, to gdzieś wyjdziemy na miasto, jakby lekko pomelanżuję w jakichś pubach, staram się naprawdę nie chodzić po klubach, kurwa, bo to jest popierdolone, byłem tylko chyba gdzieś na urodzinach Natana Marconia, no bo lubię tego Natanka, jest jaki jest, ale wiesz, jakby nigdy mi nic w życiu złego nie zrobił i byłem po prostu na tych urodzinach i jakby mi starczy, nie, jakby na kolejne miesiące. Guzior fajnie powiedział kiedyś w wywiadzie pisemnym, więc pewnie mało osób to zna, bardzo go lubię za muzykę i za to, jakim jest człowiekiem, jest bardzo autentycznym, kurwa, gościem i on powiedział, po co mam się przeprowadzać do Warszawy, tam jest wszystko to, co we Wrocławiu, tylko, kurwa, w innych jakby jeszcze rozmiarach. Ja już to wszystko widziałem, kurwa, nie? Dokładnie, dokładnie. No. Ale mnie zaniepokoiło mnie to, co powiedziałeś, bo a propos związków, bo ja naprawdę tak uważam i my czasami z żoną, jak se niedawno nawet gadaliśmy, to nawet nie o to chodzi, że ja... Są jakieś minusy wszędzie, do czegoś byś się dojebał, ale wystarczy popatrzeć dookoła na innych znajomych. I powiem ci, że ja nie znam lepszego związku, niż który ja mam. O tak, wiesz, co chodzi. Nikomu nie powiedział, że patrz, oni mają fajniej. Ani ja, ani moja żona. To już chyba jest dużo. Wśród naszych wszystkich znajomych, bo nie mówimy o jakiejś telewizji, celebrytach, bo wszystko jest sztuczne i tam, wiesz, tu jest ładnie, a tak naprawdę przychodzą do domu i się kurwiają. Ale w realnych ludziach, których znamy, ja nie znam i mi się nie zmienił. I wiesz, przede wszystkim nie mam tak, że ja chcę uciekać z domu, czy chcę iść sam wyjść z kolegami, jak zawsze to wychodzimy we dwoje, bo po prostu tego własnego towarzystwa potrzebujemy, a jesteśmy ze sobą 10 lat. Ale zaniepokoi mnie to, co powiedziałeś, że spytałeś mnie, to ty nie uważasz swojego związku. Zobacz, powiedziałeś, znasz fajne związki, tak, znaczy, jakbyś nie, ty nie znał. Chodziło, że... Tak znaczy, byś ty ich nie znał. Nie, no ja znam fajne związki, ja na pewno też jestem z zajebistą kobietą, która, wiesz, jakby... O Jezus. Ale ja... być zajebistą kobietą, a mieć zajebisty związek są też dwie różne rzeczy. Czy ty nie omijasz teraz? No, nie, no odpowiedzi? W sensie ja mówię, wiesz, no nie chcę też poruszać jakby tego Nie, no tematu, ale to tyle, ile możesz. Moja dziewczyna jest totalnie anonimowa i w sensie wystąpiła w moim klipie, ale generalnie ona jest programistką i... To jakie zderzenie światów? Poznaliśmy się gdzieś w sensie na studiach, mieliśmy wspólnych znajomych, oczywiście. Na serbsko-chorwackim? Nie. Na tym ostatnim zarządzaniu moim. W sensie przez mojego przyjaciela Prestona, który już nie żyje niestety. Ale chodzi o to, że wiesz, no są upadki i wzloty. I bardziej mi o to chodziło w takim kontekście. Czy znasz szczęśliwe związki, gdzie wszyscy żyją jak papuszki i nierozłączki? Nie. Wiesz, ty jesteś 10 lat, kurwa, w związku, nie? I tak dalej. To też jest inaczej. Masz 46 lat w życiu na odpierdalałeś. Ale też trzeba się właśnie dotrzeć. Wiesz, ja teraz mam, naprawdę mogę być praktycznie idealny związek, ale jakbyś zobaczył 8 lat temu nas, to może było nas nazwać, przepraszam, patologią w pewnych momentach. Było, że sąsiedzi pukali, czy tu się nic nie dzieje, bo były takie awantury. Oczywiście nigdy Kingi nie uderzyłem, ani niektórych rękoczynów, ale wiesz, rzeczy leciały o ściany. Czy jakieś, wiesz, czy jakieś takie darcia, że później głupio było wyjść na klatkę. Było. I to wszystko też się da przepracować. Ja uważam, że wiesz, że to nie... Ludzie, w ogóle ludzie za szybko teraz rezygnują. Takie, ja nie lubię takich głupich memów, takich statów z Paulo Coelho, ale naprawdę kiedyś rzeczy naprawiało, a teraz wyrzucało. Oczywiście, Nitrozyniak o tym mówił właśnie. Serio, i to bardzo też łączy. Po pierwsze, da się to naprawić, po drugie, sam proces naprawiania cię zbliża. Rozumiesz, jak z tą babą zagryzłeś zęby, przepracowałeś coś, poszliście na kompromis, po pierwsze jest lepiej, po drugie już was to łączy. Już daliście radę z tym krokiem, coś od siebie daliście, wiesz, o co chodzi.
wyszliście poza swoją strefę komfortu i da się zrobić tak, że my się już nie kłócimy ze starą. No rozumiem, no jakby wiesz, no po prostu chodziło mi w takim kontekście, czy znasz takie, wiesz, jakby maślane takie pączki, nie. Kurwa, coś. Ale, to, ale jakby, ja bym też nie chciał być maślanym pączkiem, no. bo to też świadczy chyba o braku miłości, bo miłość jest jednak namiętnością i jak ci na kimś kurewsko zależy, a jak kogoś kochasz, to ci zależy najbardziej na świecie, to też prędzej się na niego wkurwisz, wybuchniesz, bo ci na tej osobie zależy. Weźmy taki przykład. Jakbym ci powiedział, że wiesz co, z twojego osiedla, trzy bloki dalej mieszka taki Heniek, który ma syna Pawła, i powiedział, że ty, że jesteś głupi, to byś że ty, wyjebane mam. No tak. Ale jak to powie ktoś, do osoba bliska, no tak. to ciebie to dotknie. Więc im bardziej na tej osobie ci zależy, to ty bardziej się będziesz na nią tam denerwował, czy będzie zależało na jej opinii, więc takie maślanki to też są złe, bo to znaczy, że ludziom nie zależy, wiesz, tu musiał być emocje, ale też właśnie przeprowadza z szacunkiem, nic no na złość komuś, nie? Oczywiście, ja uważam, że u kobiet najważniejszą cechą jest pierdolona empatia i tak dalej. No. I to jest, ja kiedyś miałem coś takiego, że wymienialiśmy w liceum trzy cechy najlepszej kobiety, nie? Mm-hmm. I ja mówiłem, że inteligentna, ładna, czuła. I mała S to wszystko ma. No właśnie, nie, u kobiet tak, kobiety to wiesz, my jesteśmy, wiesz, no my jesteśmy specyficzni i trzeba się też z nami nauczyć, zwłaszcza taki właśnie, ty jesteś z jednej strony taki troszeczkę wycofany do ludzi, bo widzę, ale z drugiej strony jesteś też takim dość bardzo impulsywnym człowiekiem i tak dalej, i tacy jak my też dużo wymagają, no tak, właśnie empatii tak, przebaczania, nie, tak. Trzeba się nauczyć z nami żyć. No tak, no jakby wiesz, ja jestem też bardzo kurwa wrażliwym człowiekiem, takim widać. Wiesz, że... Ja często sobie kurwa wmawiam, że ja nie będę płakał i tak dalej, ja wiesz, a ja to często robię i to w ogóle jest takie kurwa, wszystko czasami niespójne, bo wiesz, napierdalam się w tym oktagonie, ale jestem też kurwa bardzo taki emocjonalny, wrażliwy i wiesz, i jestem po prostu jakimś miksem kurwa osobowości, czasem się czuję jakbym miał wiesz, trzy bipolary jednocześnie i no, i, no nie kurwam, że ciężko jest kurwa ze mną żyć. Ale... Ale uważam, że więcej jest w tobie tej liryczności i tej takiej... To powiedziałeś, że płacz. Ja uważam w ogóle, że płacz też jest i może być męski, że to wcale nie jest cecha jakaś tam, wiesz, że facet nie powinien, ale uważam, że w tobie jest więcej właśnie tego. Ty fajnie powiedziałeś wcześniej, tak tylko na sekundę chciałem do tego wrócić, bo fajnie to powiedziałeś, że ja a propos tych zasięgów i tego sprzedaży płyty i tego, to powiedziałeś, że są te takie piosenki, ja nie wiem, nazwałeś to ładnie, które chce się drugi raz słuchać, a ty masz raczej takie właśnie bardziej liryczne i tak dalej, że tylko, że jak ktoś już zacznie sobie słuchać, ja też tak uważam, bo jak ty tworzysz muzykę w jakiś sposób niszową, nie taką, co leci w kółko w radiu, to ktoś musi sam do niej dotrzeć, już wykonać wysiłek, jakoś do niej dotrzeć, oczywiście. Jakoś tą płytę kupić i to będzie zawsze wierniejszy widz niż ten, któremu podsyła Radio SK siekę i kończy się jeden hit i zaczyna drugi i on już o tym drugim. Tak. A wiesz, dotarcie do twojej muzyki już jego jakby kosztuje, to znaczy wiesz, on musi ją znaleźć, musi parę razy przesłuchać, żeby mu się spodobała, bo mu radio ją nie napieprza. Więc on już siłą rzeczy będzie bardziej do niej przywiązany. On szybciej kupi płytę i przyjdzie na koncert, no nie? No oczywiście, dlatego ja się pogodziłem z tym, że nie jest najważniejsze, żeby być jakby top of the top. Na nie będziecie słuchać chyba. Nie będziecie słuchać. Okej, przepraszam. No. Ja się pogodziłem z tym, że nie jest najważniejsze, żeby być top of the top na playliście, tylko mieć swoją jakby niszę takich ludzi, którzy naprawdę... Nie wszyscy muszą być top of the top, wiesz o co chodzi. Dokładnie. Ja dokładnie. Uważam też, że... To chociaż... jest często wypadkowa, tak, kurwa. Tak, no. tak. Wiesz co, ja zresztą uważam, że tak jak to, co robisz teraz, czyli masz jakieś tam swoje grono tych odbiorców, to ono się w jakiś sposób będzie powiększać, a właśnie ty masz to specyficzne, że tak mówię, nie ktoś przesłucha przebój i idzie dalej, tylko ktoś przy tobie zostaje i ty dalej tworzysz i ten, który kiedyś cię słuchał będzie i będą dochodzić nowi, więc to się jakoś będzie poszerzać, a jednak ludzie raczej będą zostawać, bo jakby wiesz. Chciałbym, żeby tak było. Wiem też niestety, że Fame MMA wymaga, żebyś tam był albo dużej tego, żeby ludzie cię lubią, albo też dużej popularności. Nie? I ja na przykład też miałem problemy w jakiejś swojej głowie, mówię, kurwa, czy ja nie jestem za mało popularny, żeby walczyć, wiesz, z jakimś Ferrarim i tak dalej, jako muzyk, nawet muzykiem nie jestem, jakby jako raper i wiesz, czasami sam się napędzałem w głowie jakąś chorą presję. To no mówisz. Tak, no jeżeli jest cię federacja zestawia, to jak ty masz mieć wątpliwości? To jest, no, to no jest tak, ale bardzo... czytam komentarze czasami. No, ale wiesz, to niepotrzebnie właśnie, no. Wiesz, to federacja jakby, wiesz, słuchaj, ja ci powiem tak, jakby, kurde, jesteś fajnym gościem, a uważam, że przez takie myślenie sam sobie troszeczkę ucinasz pewne rzeczy, bo to nam, znaczy robimy tak, żeby federacja nas jakby zauważyła i chce nas zestawienie. Jak ona już to zestawienie robi, to jeszcze myśleć o tym, czy ty nie jestem godzien, no to jest głupie, tak, nie? No tak, to jest głupie. Tak. To oni na tym zarabiają głównie pieniądze, czy to się sprzeda, czy nie, wiadomo, że tobie zależy, ale powinieneś mieć to w dupie, skoro oni dostrzegają w tym
biznes, no to czyli jesteś godzien, że tak powiem. Tak. Źle, że tak sobie tak, no to i obniżasz. Uczę się pewności siebie po prostu z całym, wiesz, jakby asortymentem, uczę się samooceny, bo to nie jest też łatwe, wiesz, jakby miałem dużo wzlotów i upadków w polskim rapie, bardzo z wieloma osobami miałem kosę i tak dalej, wiesz, no bo na przykład miałem taką stresującą sytuację w życiu jeszcze jakiś rok temu, że miałem bardzo rozdmuchany budżet mojej płyty nowej, wiesz, na kilkaset tysięcy złotych i jakby bałem się, że go nie spłacę, że zawiodę moją wytwórnię i tak dalej. Jeździłem po tych studiach, każde kolejne, nie umiałem przełamać tego impasu, żaden numer mi się po czasie nie podobał jakby i wiesz, i w końcu mi się udało, ale to też były takie momenty, wiesz, no ja dużo rzeczy robię, kurwa, w swoim życiu i też jakby, no mam dużo też sytuacji jakby stresorów po prostu, nie? Jeszcze miałem kiedyś taką sytuację, kurwa, że prawie na czołówkę wjechałem, jadąc do Milicza gdzieś z rok temu i teraz mam często też takie sytuacje, że przed snem, wiesz, budzę się, raczej kładę się zrelaksowany i nagle, kurwa, wiesz, mam taki największy nerw, że ginę w wypadku samochodowym, mam ucięte nogi, no to jest popierdolone, kurwa. Tak? Nie, ale no. To od tamtej sytuacji właśnie tak ci się zrobiło? Tak, tak, jechałem Fordem Fiestą, patrzyłem się w telefon, nagrywałem głosówki, kurwa, i tak dalej i chciałem wyprzedzić tira, wiesz, na takiej ciągłej i tak dalej, w sensie mogłem go wyprzedzić, nie? I tak wychyliłem się i w ostatniej chwili się, kurwa, wiesz, jakby. A moje były auto, może w obecnym Audi bym to przetrwał, ale jakby Ford Fiesta był maciupki, nie, kurwa, nie? Fiesta, i tak dalej. No tam... I powiem ci szczerze, że kurwa, no jeszcze mam, kiedyś miałem tak codziennie, w sensie kiedyś, no z pół roku temu jeszcze tak codziennie, wiesz, nagle myślałem, że pójdę spać i nagle, wiesz, zaczęło mi serce bić, kurwa, nie? Kurwa, takie ataki paniki. Tak, 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 no to jakby, jasne. Ale trzeba się przełamać, ja lubię jeździć autem, kurwa, i wiesz, i robię dużo kilometrów. A powiedz mi, ja się zastanawiam, że a propos tych bitew i tak dalej, ty jesteś tym... można powiedzieć, nawet najlepszy w Polsce. I to polega głównie, dla mnie to jest w ogóle taki przejaw też mega inteligencji, bo to jest, no inteligencja to nie jest wiedza, bo ludzie czasami mylą. Mm-hmm. Można się nawkuwać, tak. Inteligencja to jest jakby szybkość tak, przemieszczania informacji między neuronami, taka szybkość reakcji, tak. Funkcje no, taki, poznawcze jakieś taki i tak dalej. Procesor. Tak. A więc akurat bitwa freestyle'owa jest tego dobrym przykładem, że tam musi być ta inteligencja, bo to jest natychmiastowa reakcja, odpowiadanie, szukanie słów, jeszcze werbalnie to wszystko ubrać. I ty to robisz tam zajebiście, w ogóle to jest dla mnie genialne, jakby tam potraficie polecieć. A jak się ciebie widzi na konferencji, czy nawet w tych rundkach, czy i tak dalej, to aż tak nie oddaję. Czemu? To wiesz, że to cię pytam. Właśnie, bo sorry, jest, że może jest tak, spoko, takie pytanie, stary, nie, no, nie ale ma jestem tematu. Myślę, że gość, który wygrywa bitwę, czy kurwa, który startuje w bitwie, powinien wszystkich zniszczyć werbalnie na takiej konfie, bo to właśnie mnie na tym samym polega. Czyli ktoś do ciebie, a ty riposta. Tam rozpierdalasz wszystkich. No powiedz... Na konfie, nie to, że jesteś słaby, ale to nie jest miażdżenie kurwa wszystkich i to celnie widzisz, to co zrobiłeś z Fabiańskim. Poszedłeś za daleko, tak. Boże, nie powinieneś. Kurwa, a tam ci się udaje. Czemu? A teraz sobie wyobraź na przykład rzecz, że ja wchodzę i rzucam jakiś śmieszny punch o Dawidzie Załęckim albo o Denisie Załęckim. I jaka konsekwencja byłaby tego, jakbym się spotkał gdzieś w szatni z 20-30-kilowym cięższym chłopem? Mm-hmm. Który nigdy w życiu nie oglądał bitew freestyle'owych, nie? No tak, ale nigdy nie miałeś konfy z Dawidem. Jednak osoby, z którymi miałeś konfę, mogłeś tak punchować. Mogłeś, no, no, Dara 2 mogłeś przemielić, pie. Ale mi szkoda było tego Dara, w sensie, wiesz, jakby... bo nie chciałem się też, kurwa, nad nim znęcać, bo też... Dużo osób, kurwa, pisało też gdzieś w komentarzach, że to źle wygląda, jak taki młody chłopak, kurwa, wiesz, mówi, tak poniża tego gościa. Ja zawsze chciałem trochę ironią, trochę sarkazmem, to... tym, że ktoś wyłapie. Widzisz, na przykład ja dostałem premię za, kurwa, swój występ na Cage'u z Darol Wem, nie? Jakby więc umiałem to zrobić, ale faktycznie na przykład z Ferrarim się trochę, kurwa, za bardzo bałem, ale też jest taka sytuacja, że widzisz, co mi się nie podoba w tym, kurwa, wszystkim, bo ja Ferrariego lubiłem, jakby nie był to mój przyjaciel, nie był to materiał, kurwa, na przyjaciela. Ja nie umiem tak zedrzeć... Chory sobie... jesteś? Trochę jestem, to przepraszam. Ale ja nie umiem tak z siebie zedrzeć maski, że teraz mam ty flecie, kurwa, jebany, nie? I tak dalej. To jest słabe, nie? Bo potem, wiesz, podajemy sobie rękę. Ja jestem trochę... I tak już uczę się tego posiadania wyjebania na to wszystko. Okay. Ale wiesz, jakby nie umiałem tego, więc na przykład jak widzę, że Błoński się z Ferrarim wyzywa, a jeszcze gdzieś rok temu czy pół roku temu byli na wiesz, to na wycieczce... To jest w ogóle dla mnie chore. To jest, wiesz, w ogóle ta trójkąt jest dla mnie chory. Oni no nagle się wszyscy pokłócili w jeden dzień i będą się bić i kurwa. No to ja myślałem, że to jest prima plis, tak serio. No nie, jednak nie. Ja gdzieś wiedziałem, że ta walka będzie, ale ja bym tak nie umiał, wiesz, no bo to wtedy co, poznaję chłopa i już o nim myślę, nie wiem, przychodzę tutaj do ciebie, zaczynam, wiesz, rozmawiać na poważne tematy, a kurwa, potem... Kurwa, włączy tą klimę, bo ty jesteś chyba chory. Nie, no spoko, jakby nie jest tak. Bo jak kurwa pojedziesz do Brazylii, tam i kurwa zastrzelisz tych fałek. Ale tam mam jeszcze jeden dzień, kurwa, arestu. Ale wiesz,
ja nie lubię takiej sytuacji, bo uważam, że ja jednak coś tam gdzieś tym freestylem i nawet muzyką osiągnąłem, że ja nie muszę, nie chcę być przystawiany, kurwa, wiesz, z glockiem, że musisz tego typa w chuj mocno pocisnąć, a te konferencje trochę tego wymagają, tak. Wiesz, o co chodzi. Można to zrobić jak Pasut. Ja nie byłem kreatywny jak Pasut, a i gadałem o tym z Pasutem i faktycznie mówię, że jest we mnie potencjał, którego jeszcze nie używam. Ale wiesz, no jak ja mam tam, kurwa, wiesz, no to potem poznaję na przykład, nie wiem, ciebie i za pół roku, wiesz, federacja proponuje nam walkę, nie? I wiesz, powiedzmy, że cię polubiłem, otworzyłem się w wywiadzie, a potem nagle mam cię, kurwa, nie lubić. Ale nawet... ty mnie ogólnie nie lubiłeś, albo jeszcze znaczy, nie lubisz. Ja uważałem, że miałeś... Ja pamiętam na Twitterze coś ci napisałem, znaczy, no, a ty mówisz, witam szalnego atencjusza na moim profilu, znaczy, ja uważam, tak, bo ja, no, jak jestem szczery, to szczery, uważam, że jesteś mocno atencyjny, ja też i każdy w tym freakfajcie jest atencyjny. Chyba każdy powinien. Dla mnie w ogóle nazywanie kanału naszym tym atencjuszem to jest słuchaj, takie... uważam, że Spidermanów stoi, jest ten mem. Tak, ale słuchaj, uważam, że zapierdoliłeś dużo fupa, ale jest też dużo fajnych wywiadów, kurwa, zrobiłeś. I ja to potrafię docenić, nie? I wiesz, jak mi ktoś powie, no ja oglądałem twój wywiad z Tyburskim, z Don Diego i to się fajnie oglądało, wiesz, tak po ludzku. No, fajny anturaż i tak dalej. Okay. I potrafisz, no potrafisz dobra, być ludzki dobra. W tym nie, wszystkim. No tak, tak nawiązuje, no. Bo tak mi się wydawało, że to ale ja wiedziałem, że gdzieś niechęć. To muszę powiedzieć, nie? Jakby, bo jak tu przyjeżdżałem, no to wiesz, nie chcę być hipokrytą, tak, więc wiesz, tak. No były takie sytuacje, gdzie mówiłem, no kurwa... Ale bo masz do tego prawo i masz do tej pory, nawet masz prawo mnie dalej jakby z przewagą na nielubienie, no bo wiesz, to bo to wiesz, tu segadamy. Ale czyli wracając do tego, że u ciebie było ciężko po prostu udawać ten konflikt, tak jak mówiłeś o nas, tak? Że jakby nam dali walkę i nagle... Tak. Na przykład, patrz, ja na przykład gdzieś tam parę razy byłem zestawiany z Adrianem Polakiem gdzieś w kuluarach i wiesz, i mi się go źle ogląda, ale jakby ja mam z nim, kurwa, dobre wspomnienia, wobec mnie się zawsze zachowywał, kurwa, dobrze. Nie wiem, dużo osób mówi, że jest fałszywy, ale na przykład wobec mnie nie czułem tego, tej fałszywości. Okay. No i teraz... Ja mam, kurwa, wyjść i wiesz, i muszę mu cisnąć tak, jak chcę tego publika. Kurwa, jest to bardzo trudne, bo... Ale na bitwie to robisz. Ja cały czas... Wiesz, ale bitwa jest konwencją. Wiesz, o co chodzi? Jak... Konferencja też jest konwencją. Mamy wyjść. Ale nie każdy to rozumie. No, jakby... A ja wiem. Ludzie wiedzą, że idziemy tam potem. Ja ci powiem więcej, że teraz na przykład z tym Boxdelem mamy to. Ja mu odpowiedziałem tym filmikiem i ludzie... O, już pod walkę. Kurwa, pod jaką walkę? Ale generalnie ludzie dobrze wiedzą, że my tam wychodzimy na konferencję się właśnie disować i się kłócić, więc jakby czego możesz wejść w konwencję na bitwie, a na tej konferencji ci jest ciężko. Tam też wychodzimy po to, mamy za to płacone, no tak. nawet więcej, tak jak są premie, bo zarówno w Heligu i tu, no premie tak. Za najlepsze zdisowanie kogoś, to jest taka trochę bitwa. I to jest jakby jedno pytanie, a drugie nie do końca mi odpowiedziałeś, może nie zrozumiałeś pytania, że czy ty masz taką swobodę, a tego nie robisz, bo jeszcze raz mówię, jak ja słucham waszych tej bitwy, to mówię, ja pierdolę, nie chciałbym siąść naprzeciwko Filipka w obrażaniu się nierapowym. I czy to jest to samo, czy ty jakby werbalnie wchodzisz na konfet, masz tak 1000 pomysłów, żebyś kogoś już nie rymując, a żebyś kogoś tak zjechał? Czy to po prostu przy freestylu i przy rapie tak ci się po prostu otwiera pewna furtka i tak ci idzie, a już w rozmowie nie byłbyś tak płynnie kogoś zgasić? Może trochę tak jest, że jakby to flow jakby moje w określonej konwencji, którą jest freestyle, jest dość łatwiejsze niż, bo już przez lata wyćwiczone, okay. Niż w zwykłej rozmowie. Często się też łapałem, że rzucałem jakieś podteksty na konfie, a nikt tego, wiesz, jakby nie złapał. Więc faktycznie tak jest trochę, darem się trochę otworzyłem, no ale wiesz, no ja na przykład walczyłem z Robertem Karasiem, no ja go w chuj lubię, lecę do niego do Hiszpanii potrenować w maju, no jak ja mam, wiesz, cisnąć Roberta, gdzie ja mam do niego kurewski szacunek. Jest giga człowiek, i, nie, to jest... Szczerze, ja go na przykład poznałem i mówię, kurwa, to jest materiał na przyjaciela, jakbym był gdzieś, wiesz, jakby bliżej niego, nie, i tak dalej, nie w Warszawie, tylko jestem we Wrocławiu, więc są osoby, z którymi mógłbym bardziej, ale są też osoby, które tak bardzo szanuję, że mówię, dobra, no to wręcz mi order z typiarza i tak dalej, i wiesz, no ciągle gdzieś szukam siebie w tym, na przykład uważam, że jakbym walczył z jakimś Korem albo z Edziem, to no moglibyśmy zrobić fajną bitwę freestyle'ową między sobą, z Fabiańskim poniekąd też, więc jeszcze jest potencjał. Ale wychodzisz na bitwę i tam wtedy nie myślisz, czy tego gościa lubisz, tam są też ludzie, których lubisz, Edzia lubisz, no. A żeście się zjechali, kurwa, do spodu. No, tak, ale no, bo bitwa freestyle'owa jest taką popierdoloną konwencją, że na końcu wszyscy mówią, dobra, piona, ja to porównuję często do stand-upu. Wchodzi gościu na scenę i mówi, a twoja no tak. Gruba żona w pierwszym rzędzie i tak dalej. I ty się nie obrażasz na to, bo to jest stand-up. A konferencja jest taka, że ty mówisz, że to jest konwencja i ja też uważam, że to jest konwencja, ale potem patrz, jest dużo prawilniaków, jest, wiesz, gripserów no tak dalej. Każdy się czuje. No, z całym szacunkiem szanuję swoje zdrowie i wiesz, nie mówię, że każdego najebie. Wolałbym, kurwa, wiesz, na przykład z takim Ferrarim nie wiem, czy bym się, w sensie jakbym musiał, to bym, kurwa, się bił na ulicy, ale też nie wiem, czy by mi to było po
potrzebne, nie? Bo ja też nie jestem taką osobą, lubię się bić w oktagonie, kiedyś się biłem parę razy, kurwa, pod jakąś pijalnią, ale uważam, że to jest trochę żałosne, nie? Tak. Tak, no ale tak, Brazylijczykowi sprzedam kopa w czerep, kurwa, i tyle. No właśnie, właśnie z nim. Ty, to może naprawdę na zakończenie byś, kurwa, coś do niego, bo ja w ogóle, wiesz, jaki mam plan, żeby to gadane z Łukaszem, ty jutro lecisz i ja podejrzewam, że tam troszeczkę wyszukiwarka Google i wyszukiwarka YouTube'owa zapłonie, klikając Filipek, bo oni, jak ciebie zaczną pokazywać, będą patrzeć, kim ty jesteś. Okay. I jak pójdzie jutro ten odcinek, ty gdzieś tam będziesz lądował, to dlaczego przyhasztaguję po ich portugalsku i tak dalej? Okay. I może byśmy ty, damy tłumaczenie, kurwa, byś. No to swojego, puszczaj beat, swojego... Steel Dre Instrumental i daj, daj. A to nam YouTube nie wyjebie monetyzacji? Właśnie jak jest z tymi bitami, bo są pewnie jakieś takie, co można, a są takie, co nie można. Tym, kurwa nie, tak mi się wydaje, że... Chuj najwyżej jebać. Ale poproszę cztery słowa, bo nie jestem w tym nie, tak biegły, kurwa. Nie, jak... żadnych słów, ty nie. Sobie... Nie, no dajcie sobie mi jakieś słowa, ja muszę mieć jakiś punkt zahaczenia. Zaraz, zaraz. Zaraz. Najpierw, dobra. Najpierw wyszukaj Steel Dre Instrumental. Dobra. I do it. Słowa, zobaczymy. Don Diego, też byłem bad boyem. Cichy versus cios. Analizowałeś chyba walki. Dobra. Nie, no nie patrzę w historię. Nie, to masz sobie tu pomoc, tu są ciekawe, wiesz, propozycje. Okej, okej. Dobra. Dobra, to dawajcie każdy po dwa słowa. Każdy, ja bym ci dał, dobra, to ja ci dam Brazylia i dam ci, kurwa, Brazylia, Maradona. Maradona, okej. Okay. Dwa słowa. Lodówka, czarny. Trudno. Raz. O, a mogę sobie tak nawijać, czy muszę ty do mikrofonu? Wszystko możesz, yo, możesz yo, wszystko. Yo. Zawsze się staram nie robić tego głupiego yo-yo, bo się śmieją. Dobra, raz, czarny lodówka, Brazylijczyk Maradona. O. To jest Filip, zdradził, że jest z kobietą piękną, więc już nie mogę mówić, że jak Maradona się zadowalam ręką. I to jest tak, yo, dokładnie, wersy nadal płyną. Filipek zagra z Brazylijczykiem tak jak Canarinhos. I to jest tak, yo, dokładnie, wpadam teraz w porę. Brazyl na Netflixie jak Neymar, jest aktorem na boisku. I to jest tak, jak Neymar na boisku. A jak tu wpadam, no to dostanie ode mnie po pysku. I to jest tak, śmieją się, że jestem stypiarzem półgłówki, ale Filipek niedługo będzie wyskakiwał z lodówki. I to jest tak, wers jest jak prawy prosty, wyskakiwał na Kingpinie, pozdro Filip Bątkowski. I to jest tak, i on dokładnie bije piony. Już nie atencjusz, ale dalej szalony. I to jest tak, i on dokładnie, są tu mikrofony. Pada Filipek i będziesz z tego zadowolony. I to jest tak, i on dokładnie, jestem z fajną laską. Nie powiem, że ktoś jest czarny, bo się spruje Maja Staśko. I to jest tak, i on dokładnie, ja wersy mam tu klawy. Zajebię wam z lewicy, zajebię też z prawej. I to jest tak, i on dokładnie, daję tu spontana. Jestem lepszym śpiewakiem od śpiewaka Jana. I to jest tak, i on dokładnie, sprawdzaj teraz typie. Jak padam, to jest kurwa znakomite. Ej, dogła, lodówka, Filip pada, to jest sztos. Chciałbym tu zareklamować catering Kapitan Box. I to jest tak, yo, dokładnie, sprawdzaj teraz typie, 20% zniżki na Team Filipek. I to jest tak, yo, dokładnie, więc sprawdzaj, to jest karmą, nie wstydu, dzięki mnie się najecie za darmo. I to jest tak, Filipek to po śląsku dobry synek, pozdro szalony i dzięki za odcinek. Yeah! Masz to. Kurwa, dobre. Dobre, kiedy kurwa, jak ja bym chciał tak. Jak ja bym chciał tak, kurwa. No masakra, masakra, masakra. Ale co jest tak, jak właśnie za, jak zaczynasz to, te słowa dobrze mieć, tak? Coś, żeby punkt zahaczenia. Bo tak, chuj, bo tak całkiem jakby neutral, to tak... Ja za długo to robiłem, więc mam jakieś schematy w głowie, wiesz, lodówka, po walce ze mną będziesz warzywem, dobra, lodówka, nawijam owocnie, wiesz, o co chodzi, czarny, masz to czarno na białym, jak Wiz Khalifa, wiesz, o co chodzi, jakby w chuj mam takich rozkmin w głowie, bo za dużo na wielu bitwach byłem, jakby, ale uważam, że na trzy słowa lepiej chyba Edzio to robi. No, znaczy wiesz, on ma to specyficzne, że to jest, wiesz, on już cały czas tym robi, gdzie się nie pojawia, to mu dają te trzy słowa, więc on jest dość mocno tak. W tym... Przewidywalny też trochę. No, a ja mam jeszcze dodar dwa. Dużo krzyku, dużo krzyku, a później knockdown po low kicku. I Daro w Choroszczy na odwyku. W środę mamy, kochani, cztery mecze Ligi Mistrzów i wspólnie z Filipkiem zatypujemy. Lecimy, mój drogi, gra... Benfica z Interem Mediolan. Byłem w Lizbonie ostatnio, więc Benfica. No i bardzo dobrze, mamy to. Manchester City, Bayern Monachium. Manchester City, bo Haaland. Dobrze. I, a nie, Manchester to nie jest Londyn, już bym dojebał prawie Wembley. A w ogóle jeszcze jedno, wy nie walczycie, to nie jest na hali Wembley, tylko gdzieś na arenie obok, nie? Tak, a potem jest Dublin, a potem jest O2 Arena.
Ta, gdzie się Joshua bije. O no. Kurwa, Autorenet gdzie? Chyba też w Londynie. Londynie. Tak mi się wydaje. Ale to jest, mówię, jest na Wembley, tylko nie na tej głównej hali, tylko arena, takie jest obok mniejsze, no ale też dalej legendarne miejsce, nie? Może takiej obok. A ile tam ludzi wchodzi? 12 tysięcy. No to już tak kurwa spoko. Spoko. Dobra, AC Milan Napoli. Napoli. Dobrze. No i mój drogi, Real Madrid Chelsea. Oj, ja to zawsze byłem wielkim fanem Chelsea, jak jeszcze się interesowałem piłką nożną, więc, ale oni piach grają i z tego co, bo mam jeszcze grupki śledzę Chelsea Londyn, tam Frank Lampard przyszedł jako trener, więc wydaje mi się, że Real. Mój kochany Real, ja jestem kibicem Realu, jedno z kibiców Real. No to dobra, mamy to za, kurwa, ty ostatnio był, w ogóle nie trafiłem, ale jak, nie oglądałeś może z Wampirem, jak mi zatypował UFC. Oglądałem kawałek. Jak mi zatypował UFC, oczywiście nie weszło, bo ja nie umiem tych zakładów dawać i tak jakby on na pewniaki dawał. Ten wygra, ten przegra i cały UFC mi zatypował i kliknąłem niechcąco tak za wszystko. Tam miałem chyba 170 zł, chuj. Ty, ja patrzę, jakby to weszło, źle miałem? 270 koła. No to już wiedziałem, że raczej nie wejdzie. 270 tysięcy jakby wszystko weszło. A ile nie weszło? Oczywiście, już ci pokażę. Zagraj za 50 zł, proszę bardzo. Zagramy. Mamy to. A on znał tych wszystkich ludzi? Nie, pewnie, część znał, część nie. Ale chłopie, już ci pokazuję kupon. Ale wiesz, jak ja zobaczyłem, no to mówię, nie, no to są na pewno, to już na pewno nie wejdzie, skoro... Już ci pokażę, czekaj, bezpieczny, to gdzie to kurwa jest? O, to chyba. No masz. Tam na zielone chyba, zielone to co weszło, nie? Burns, Masvidal, Pereira, Adesanya, to weszło. Font. Kurde, dużo trafił. No. No ale to jest taki, wiesz, jak masz bardzo dużo tych zestawień i wszystkie obstawiasz, to wiesz, każde zwiększa bardzo dużo prawdopodobieństwo. Ale mieć farta życia. Zobaczyłem 370 koła. Też byś zrezygnował z Freak Fightów. Dobra, dzięki ci serdeczne. Dzięki, bardzo ci bardzo dziękuję, że przyjechałeś, bo specjalnie już lecisz jutro, znaczy dzisiaj będą to oglądać do tego São Paulo. Ja mega trzymam kciuki, a wy podawajcie dalej tą wiadomość, bo to jest duże, co robi Filipek i wszyscy oglądajmy 22 kwietnia i mega za ciebie trzymam kciuki. No i szapoba dla Filipa Pątkowskiego, bo... Tak, to co on zrobił, to po prostu najlepszy... Influencerzy powinni mieć teraz... Oj, ból dupy. No. Tak, tak. A w ogóle to jest menadżer, który on walczył? On gdzieś coś tak, walczył, tak? No, walczył, tylko tak. Po prostu porzucił tą karierę. Ja to kurwa, zawsze jestem taki wieśniak, wiesz, no. Ja w tym Freak Fighter spotykam kogoś, ale to jest menadżer, który wygląda kurwa jak ciężki bandyta. Ja to wiesz, jak go dziwdziłem na tych kowach, to mówię, kurwa, kto to jest? To jest gość, który chyba mi przyszedł naliczyć wszystkich. Tak, tak. Tak wygląda trochę, nawet chyba na bramkach stał, ale jest też bardzo, wiesz, taki... się gada po angielsku, jest, wiesz, wykształcony. No zrobił i tak robotę, dalej. Tu widać i no. Tyle. Jeszcze raz dzięki. Dzięki wielkie, pozdrawiam widzów. Yo.